Szanowni Państwo, będziemy zaczynać. Otwieram obrady sesji Rady Powiatu Wielickiego. Witam Państwa radnych, zarząd powiatu na czele z panem starostą, panią dyrektor Urzędu Pracy, Państwa kierowników, którzy są z nami połączeni. Informuję, że sesja jest nagrywana i transmitowana. Przed przyjęciem protokołu sprawdzę obecność. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Pan radny Broniowski Tomasz. Pan radny Burda Piotr. Obecny. Pan radny Chlebda Janusz. Pan radny Chlebda Janusz. Obecny. Pani radna Ciężarek Katarzyna. Obecna. Pan radny Gawor Henryk. Jestem. Pan radny Juszkiewicz Jacek. Jestem. Pan radny Kucek Maciej. Pan radny Kusek Maciej. Nie ma w tym momencie. Pan radny Kociołek Adam. Jestem. Pani radna Kurtyka Zuzanna. Jestem. Pan radny Kryć Stanisław. Jestem. Pan radny Nowak Piotr. Nie ma jeszcze. Pan radny Paluch Jakub. Jestem. Pan radny Pankiewicz Lech. Jestem. Pani radna Polańska Anna. Obecna. Pan radny Prochwicz Zdzisław. Jestem. Pani radna Ptasznik Ewa. Jestem obecna. Pani radna Rybicka Kajtowaneta. Jestem obecna. Pan radny Satkiewicz Łukasz. Pan radny Satkiewicz Łukasz. Nie ma. Pani radna Skoczek Jadwiga. Obecna. Pan radny Stanek Szczepan. Jestem obecny. Pani radna Ślusarek Aleksandra. Jestem. Tomasz Tomala obecny. Pani radna Trojańska Urbani Gedyta. Jestem obecna. Pan radny Trzaska Bogusław. Jestem. Pan radny Wajda Piotr. Obecny. I jeszcze powtórzę, pan radny Kusek Maciej. Jestem obecny, przepraszam za spóźnienie. Dziękuję. Pan radny Nowak Piotr. Nie ma. I pan radny Satkiewicz Łukasz. Też nie ma, czyli dzisiejszej sesji... Dzień dobry, panie przewodniczący, witam. O, jest już pan radny. Piotr Łukasz Nowak. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, obecny Piotr Nowak. I pan radny Satkiewicz Łukasz jest, czyli jesteśmy wszyscy, pełen skład rady. Szanowni państwo, czy mają państwo jakieś uwagi do protokołu z 14 sesji, który został do państwa przesłany? Nie widzę, w takim razie przystąpię do głosowania nad przyjęciem protokołu. Będę odczytywał nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu. Broniowski Tomasz. Jestem za. Burda Piotr. Jestem za. Chlebda Janusz. Jestem za. Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Gawor Henryk. Jestem za. Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Kusek Maciej. Jestem za. Kociołek Adam. Jestem za. Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Kryć Stanisław. Jestem za. Nowak Piotr. Jestem za. Paluch Jakub. Jestem za. Pankiewicz Lech. Jestem za. Polańska Anna. Jestem za. Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Ptasznik Ewa. Jestem za. Rybicka Kajtoch Aneta. Jestem za. Satkiewicz Łukasz. Jestem za. Skoczek Jadwiga. Jestem za. Stanek Szczepan. Jestem za. Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomasz Tomala, jestem za. Trojańska Urbani Gedyta. Jestem za. Trzaska Bogusław. Jestem za. Wajda Piotr. Jestem za. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Szanowni państwo radni, porządek dzisiejszej sesji został państwu przedstawiony, przesłany. Czy mają państwo jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. W takim razie procedujemy porządek obrad, który został państwu przesłany. Przystępujemy do punktu drugiego. Sprawozdanie zarządu z działalności pomiędzy sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady i z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju. Sprawozdania do państwa radnych są przesyłane. Bardzo proszę, czy ktoś w tym punkcie. Pan radny Bogusław Trzaska, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, no tak się okazuje, że nie zostały teraz tym razem przesłane. Ostatni protokół zarządu, który został przesłany, pochodzi z 15 maja, a potem już była sesja, więc od ostatniej sesji nie został nam przedstawiony żaden protokół zarządu.
więc kompletnie nie wiemy, co się przez ten prawie miesiąc działo, więc myślę, że tutaj jakieś kilka uwag na ten temat, dlaczego tak się stało, że te protokoły nie dotarły, no i co się działo w tym czasie, jakie najważniejsze rzeczy, a przy okazji, jeżeli jestem przy głosie, to się bezpośrednio z tym wiąże, ponieważ przyjęliśmy przed chwilą protokół z poprzedniej sesji. Jak pamiętacie Państwo, ja tam upominałem się, że nie zostaliśmy poinformowani o planach budowy, kupna działki, inwestycji pod ten obiekt szkoły specjalnej i innych obiektów, które będą tam wchodziły. No i pan wicestarosta śmiał powiedzieć, że kto czyta protokoły zarządu, to wie, tylko że ten protokół, o którym pan mówi, przyszedł 6 czerwca dopiero do nas, więc ja miałem tą rację, ja wiedziałem, ponieważ byłem członkiem komisji, pozostali radni przed sesją tego nie wiedzieli, więc ustalmy jednak, albo jakąś procedurę trzeba zmienić, żeby przyjmowanie protokołów zarządu było na tyle szybkie, żeby one zdążyły przed najbliższą sesją dotrzeć do nas, bo tak naprawdę my jako zwykli radni nie wiemy coś, co zarząd przez ten miesiąc zrobił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan starosta Gawor, bardzo proszę. Faktycznie tak było, pani radny Trzaska, także przepraszam i myślę, że faktycznie trzeba będzie tak, żeby można było odnieść się na sesji do tych protokołów. Nie zauważyłem tego, a byłem przekonany, bo też było na 2 tygodnie wcześniej, dlatego takie moje zdanie było. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan starosta Kociołek, bardzo proszę. Jeśli chodzi o sprawy protokołów zarządu, o przesyłanie, no to była pewna, że tak powiem, przerwa w posiedzeniach zarządu i to opóźniło przyjęcie tych protokołów. Z tego co ja wiem, to u mnie na biurku leży jeden z protokołów z przedostatniego zarządu i w najbliższym czasie zostanie podpisany, oczywiście przeczytany, podpisany i wysłany. Na tyle, na ile pozwala sytuacja związana z przyjmowaniem, z akceptowaniem protokołu z posiedzeń zarządu, od razu są wysyłane, aczkolwiek obszerność, jak zauważył pan radny i państwo radni, niektórych protokołów jest dość duża, w związku z tym sam czas ich napisania i później nawet i przeczytania musi troszeczkę potrwać. Także staramy się jak najszybciej, ja przynajmniej na tyle, na ile do mnie spływają od pani Kingi te protokoły. Staram się w miarę szybko je czytać i podpisywać, żeby do państwa zostały wysłane. Można ad vocem? Bardzo proszę. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo, rozumiem to i to nie jest z mojej strony jakaś krytyka, tylko pewien rodzaj niewiedzy. Więc panie starosto, skoro nie zostały wysłane te protokoły, to czy mógłby pan w stanie najważniejsze punkty, którymi zajmował się zarząd, nam przedstawić, bo jest punkt przedstawienie, ale nie wszystkie, bo wiadomo, że jest wiele takich rzeczy, które są z urzędu jakby, ale najważniejsze sprawy, które w tym czasie miały miejsce, no może byśmy chcieli wiedzieć, jeżeli jest taki punkt sprawozdanie z działalności zarządu i z uchwał zarządu. No na razie mówimy o czymś, czego nie ma. Nie, my tego nie mamy. Więc jak my możemy to przyjąć, skoro tego nie dostaliśmy? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że... Bardzo proszę, panie starosta. Ja myślę, panie radny, że dyskutujemy nad tym, co zostało przesłane. No nie mogę przedstawiać protokołu z posiedzeń na przykład 2 ostatnich, które nie zostały przyjęte. On już widzę, że ktoś wniesie jakieś uwagi, a wnoszą członkowie zarządu uwagi do protokołów i później będzie przedstawione, że to nie tak było albo inaczej. Dyskutujmy nad tymi materiałami, które zostały przesłane. No trudno. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, pani radna Ewa Ptasznik, bardzo proszę. Ja chciałabym uściślić, nie mamy żadnego protokołu z zarządów tym razem, natomiast protokół, owszem, był przysłany protokół z
projekt protokołu z poprzedniej sesji, ale tutaj zgadzam się z przedmówcą. One są tak długie, te protokoły, że naprawdę kilka dni to jest czasami za mało, żebyśmy się mogli dokładnie z tymi materiałami zapoznać. Także bardzo proszę również, żeby one przychodziły do nas po prostu wcześniej, żebyśmy mogli faktycznie to przeczytać. Ja powiem szczerze, nie znalazłam czasu, żeby cały ten protokół przeczytać, no ale głosuję za nim, bo to moja wina, ale one są po prostu zbyt późno przesyłane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zwrócimy na to uwagę. Pan radny Lech Pankiewicz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja już może bardziej szczegółowo, a mianowicie w jednym tam z protokołów 120 czy 121 jest mowa o mieszkaniach socjalnych i tam dofinansowania i mała kwota 2000 zł. Czy ktoś mógłby mi przybliżyć koncepcję? A jeżeli jestem już przy głosie, czy mogę zadać do realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju jeszcze pytanie? Oczywiście, proszę. Chciałbym, bo przeczytałem i zapoznałem się z tego, co wiem i z tego, co wieś gminna niesie, to nastąpiły zmiany w zarządzie Powiatowego Parku Rozwoju. A to nie zostało umieszczone w tym harmonogramie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta? Pan starosta Gawor. Jeżeli chodzi tam o te mieszkania, tak, to była mowa o programie, który mówi o budowie mieszkań dla osób niepełnosprawnych, że taki program jest uruchomiony przez rząd. I na ten temat dyskutowaliśmy o tym programie, także tutaj więcej szczegółów nie mamy, natomiast taki program się pojawił i go analizujemy w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że planujemy właśnie budowę tego kompleksu dla osób niepełnosprawnych i jednym z elementów może być ewentualnie takie mieszkania. Z tego co pamiętam, rząd przeznacza przynajmniej na budowę 500 m2, z czego tam część właśnie musi być mieszkalna, a część ewentualnie dla tych osób, które by uczestniczyły w takich zajęciach terapeutycznych. No i analizujemy jakby tą możliwość. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest? Pan starosta Kociołek, bardzo proszę. Odnośnie tych zmian w spółce, nie było żadnych zmian w spółce, jeśli chodzi o funkcjonowanie zarządu. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pani radna Anna Polańska. Bardzo proszę. Mogę ad vocem tutaj? To proszę ad vocem i później pani radna. Aczkolwiek wiadomo mi, że został zatrudniony pan poseł Zaremski, Zbigniew. No tak, ale to nie jest zatrudnienie w zarządzie, tylko w spółce. Widocznie no. Była taka potrzeba. I na jakim stanowisku jest? A powiem szczerze, nawet dokładnie nie wiem. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o jakieś umowa o dzieło bodajże na doradztwo w zakresie tych spraw, które, że tak powiem, dotyczą restrukturyzacji w spółce. Dziękuję bardzo. Bardzo ja proszę. Starosta nie wiem, to trudno, nie wie, to trudno, żebym ja wiedział. Dziękuję bardzo. No nie wnikałem tak szczegółowo w to, co pan prezes tam akurat w tym temacie działał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Anna Polańska. Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie starosto, Wysoka Rado. Ja mam pytanie również do protokołu, znaczy do informacji o działaniach Powiatowego Parku Rozwoju. Mianowicie interesuje mnie, ile kosztuje licencja na wyświetlanie filmu, bo jak widzę, wyświetlanych jest 7 tytułów, w tym 5 premier. Łączna liczba osób to jest 810 i właśnie jestem ciekawa, czy w jakikolwiek sposób to się bilansuje, czy działamy bardzo społecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezes się odniesie do pytania pani radnej. Tak, słychać mnie? Tak, słychać. Witam serdecznie. Ja może tak jeszcze Lechowi odpowiem, żeby uściślić wypowiedź pana starosty. To jest pełnomocnik zarządu do spraw inwestycji i organizacji. To jest pół etatu. Natomiast dla pani radnej Anny Polańskiej w tym momencie nie powiem, ponieważ mamy licencję u różnych dystrybutorów. One się różnią, ale przygotuję dla pani szczegółową informację finansową. Bardzo dziękuję. Państwo prosili,
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ad vocem do wypowiedzi pana. Bardzo proszę. No to jak jest pełnomocnikiem, czyli w pewnym sensie no wchodzi w skład zarządu. Nie? Jest pracownikiem? Jest pracownikiem spółki, ponieważ nie jest to stricte stanowisko zarządowe. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacji i zapytania radnych. Na moje ręce nie spłynęła żadna interpelacja, ani żadne pisemne zapytanie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce za 2020 rok. Takie sprawozdanie szczegółowe zostało Państwu radnym przekazane. Jest z nami Pani Dyrektor. Bardzo proszę o krótką informację. Dzień dobry Państwu. Czy mnie słychać? Tak, słychać Panią Dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otrzymaliście Państwo nasze sprawozdanie. Myślę, że ja tak bardzo króciutko, bo jeśli Państwo będziecie mieć pytania, to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć. Ostatni rok to był rok pod znakiem COVID-u, czyli realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy przede wszystkim tarczy antykryzysowej. Jeśli chodzi o od tej strony może zacznę. Jeśli chodzi o tą działalność, to zrealizowaliśmy zadania na poziomie ponad 56 milionów złotych. Tam Państwo macie rozbite w tym sprawozdaniu na poszczególne elementy. Generalnie bardzo dużo podmiotów skorzystało z tej tarczy. Staraliśmy się to wszystko realizować w miarę na bieżąco, mimo ograniczonych, że tak powiem, zasobów ludzkich, bo wiązało się to oczywiście też i z chorobami, i z opiekami nad dziećmi, do których pracownicy mieli oczywiście prawo. I muszę tutaj na forum całej Rady powiedzieć, że jestem bardzo dumna z moich pracowników, dlatego że stanęli na wysokości zadania. W takim składzie, jakim pracowaliśmy, a momentami było to minus 1/3 załogi, zrealizowaliśmy ilość wniosków i wydanych środków na poziomie niejednego urzędu, który ma przynajmniej o 10 osób więcej etatowo. Więc uważam, że moi pracownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania, aby tutaj wesprzeć w tej trudnej sytuacji przedsiębiorców z naszego terenu. Poszczególne, tutaj macie Państwo rozbite poszczególne elementy. Na dzień dzisiejszy, w zasadzie to zaczęliśmy już w grudniu, a teraz kontynuujemy. Jeszcze dodatkowy element w postaci dotacji, gdzie na chwilę obecną tych dotacji jest udzielonych już tak, żeby Państwu przybliżyć, ponad 2300. Więc razy 5000, no to mamy tu już bardzo dużą kwotę. Tarcza antykryzysowa na chwilę obecną już się kończy. Skończyliśmy przyjmowanie wniosków, oprócz dotacji oczywiście. Teraz będzie kwestia rozliczania i wypłaty jeszcze tych ostatnich wniosków, które do nas wpłynęły. Ponadto na bieżąco staraliśmy się realizować wszystkie zadania, które mamy w ramach projektu, w ramach Funduszu Pracy. I tutaj też w sprawozdaniach macie Państwo pokazane ilości zrealizowane, jeśli chodzi o projekty, jeśli chodzi o prace interwencyjne, 97 staże, 101 jednorazowe środki, 105, szkolenia 11, to są szkolenia indywidualne, prace społecznie użyteczne 28, roboty publiczne 8, wyposażenie, doposażenie stanowisk pracy 21 i dofinansowanie do wynagrodzeń 50+2. Muszę zaznaczyć, że w ubiegłym roku było nam bardzo trudno realizować, bo cała sytuacja spowodowała taką, bym powiedziała, dużą powściągliwość,
przedsiębiorców co do sięgania po te środki, szczególnie jeśli wiązało się to ze zobowiązaniami jakby bardziej długofalowymi, tak jak w przypadku wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Niemniej jednak i tak w miarę udało się zrealizować tutaj dużo rzeczy. Jeśli chodzi o rok 2020, to stopa bezrobocia na koniec grudnia wynosiła 5,4, czyli była mniejsza niż w chwili obecnej, bo tutaj w chwili obecnej mieliśmy w styczniu 5,7, obecnie ostatnie dane na koniec kwietnia pokazują, że mamy 5,5. Zakładam, że jak pojawią się kolejne informacje za maj, to będzie tendencja spadkowa. Jeśli chodzi o ilość osób bezrobotnych, na koniec tamtego roku mieliśmy ponad, już Państwu mówię, ponad 2700 osób bezrobotnych. No jak na całą sytuację, to nie było jakiegoś dramatycznego wzrostu. Na chwilę mamy, obecną mamy taką tendencję lekko spadkową. Ale to są takie bardzo, bardzo nieduże, jeśli chodzi o duże spadki, więc zobaczymy, jak się jeszcze sytuacja będzie rozwijać teraz przez okres wakacji, bo jednak te oferty pracy się pojawiają, tylko w dużej mierze są to oferty pracy dla niestety mężczyzn. A w kobietach, w ewidencji mamy ponad 1500 kobiet, czyli troszkę ponad połowę wszystkich osób bezrobotnych. Jeśli chodzi o oferty pracy, to też tendencja spadkowa, około 1000 ofert mniej. No, cała sytuacja z tym związana, to i tak jeszcze nie było najgorzej. Na chwilę obecną już jest tendencja znowu wzrostowa. Zobaczymy, jak nam się to zamknie w tym roku. Także jeśli chodzi o realizację, to tutaj myślę, że udało nam się to w miarę na bieżąco wszystkie te zadania zrealizować. Część jest rzeczy płynnych, które nam przechodzą na rok obecny, więc staramy się tutaj w miarę na bieżąco, w miarę szybko, szczególnie jeśli chodzi o tarcze, wspierać tutaj przedsiębiorców, żeby nie musieli długo oczekiwać. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że nie jesteśmy w stanie jakby zaspokoić wszystkich, czego efektem tam Państwo macie w następnym porządku obrad skargę. No ale niestety zasady weryfikacji narzucone nam przez ministerstwo nie dają jakby pola manewru. Więc to tak w bardzo telegraficznym skrócie. W tym sprawozdaniu macie Państwo wszystko od strony finansowej. Ja jestem tylko Państwu winna wyjaśnienie, bo wkradł się nam tutaj błąd, jeśli chodzi o części opisowej, o tarczę antykryzysową i tutaj właśnie te jednorazowe pożyczki, gdzie po prostu pracownik sobie skrócił troszeczkę cyfrę i wyszło 35 933 zamiast 35 933 927, ale w sprawozdaniu już na samym końcu finansowym wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Ja chciałabym tylko małą uwagę, taką organizacyjną. Bardzo proszę. Tym jest, że zawsze jeśli ktoś się wypowiada, to jest włączona kamerka, dlatego też chciałabym zwrócić uwagę Pani Dyrektor, ponieważ słyszeliśmy głos, ale niestety nie mieliśmy przyjemności zobaczyć oblicza. Szkoda. Bardzo przepraszam, jestem na telefonie. Ostatnio mi trochę poszwankował i mam z tym trudność. Przepraszam bardzo, następnym razem się poprawię. Rozumiem. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Radna Polańska, bardzo proszę. Tak, ja mam całą serię pytań, dlatego może tak będę sobie pozwalała najpierw kilka pytań zadać i pozwolić Pani Dyrektor odpowiedzieć, a potem wrócę jeszcze do pytań.
Więc moje pierwsze pytanie jest takie, ponieważ w zeszłym roku albo na stan na 31 grudnia pracowało 37 osób i zastanawia mnie, czy to już abstrahując od tarczy antykryzysowej, bo to wiadomo, że nie wystarczyło tyle osób, ale czy generalnie tyle osób wystarcza do obsługi, bo jak pani sama wspomniała, pani dyrektor, generalnie większość urzędów ma troszeczkę więcej osób zatrudnionych. I kolejną rzeczą, jaka mnie jeszcze interesuje, skąd wynika różnica między ilością firm, których jest, wpłynęło na dziennik podawczy prawie 30 tysięcy, a odpowiedzi jest tylko 11 tysięcy. I jeszcze mam pytanie odnośnie podpisów elektronicznych. Jaki procent pism mniej więcej wpływa w sposób elektroniczny? No i pytanie, ile osób ma podpisy elektroniczne, bo tak patrząc na wydatki, mam wrażenie, że mało i nie wiem, czy sobie z tym jakoś radzicie, czy nie. I to by była jakby pierwsza seria pytań, jeżeli mogę prosić o odpowiedź. Już oczywiście. Tak, mogę? Bardzo proszę, pani dyrektor. Jeśli chodzi o ilość etatów, to mamy 37. Oczywiście, jeśli chodzi o... Czy to jest liczba wystarczająca? Powiem tak, biorąc pod uwagę ilość pracy, która jest i która jeszcze będzie, to uważam, że nie jest wystarczająca, żebyśmy mogli pracować spokojnie, a nie ciągle na wysokich obrotach. W tamtym roku chcieliśmy stanąć na wysokości zadania, więc nawet urlopy były, że tak powiem, krótsze. Pracowaliśmy po godzinach, więc staraliśmy się, że tak powiem, jakby no, po prostu stanąć na wysokości zadania. W tym momencie widzę, że już pracownicy są zmęczeni. Zaczynamy w tym momencie już normalne urlopy, ale dla takiego komfortu pracy, nie powiem, żeby było luźno, tylko żeby nie ciągle na takich bardzo wysokich obrotach, to myślę, że 3 etaty plus byłoby takim dodatkowo, byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem. Aczkolwiek mamy tyle środków, ile mamy, staramy się w ramach tego, że tak powiem, robić to, co do nas należy i staramy się to robić dobrze. Jeśli chodzi o rozbieżność co do ilości wpływających pism, akurat w pośpiechu nie mogę znaleźć, ale jeśli mi pani podpowie stronę, to będzie mi łatwiej. Tak, to strona na sam początek. Myślę, że to jest... Są te wnioski też o mikropożyczkę, na które się nie odpowiadało, ale... Tak, tutaj było bardzo dużo tych wniosków składanych wówczas w formie papierowej, bo było to dopuszczalne. Teraz już przy dotacjach nie jest to dopuszczalne. Wszystko idzie w wersji elektronicznej i elektronicznie wysyłamy również umowy czy jakiekolwiek odpowiedzi, więc mamy te adresy mailowe. Niestety zanim część osób się przestawiła na to, że można składać to w wersji elektronicznej. Zresztą podobnie było w przypadku rejestracji. Też były bardzo duże trudności na początku. No to ci, co składali papierowo, musieliśmy wszystko przepuszczać przez dziennik. Zresztą rejestrowaliśmy wszystkie te wnioski, które wpływały. I myślę, że stąd to wynikało. Tam, gdzie był ewentualnie później jeszcze po kontakcie była podany jakiś dodatkowy kontakt mailowy czy w trakcie, no to już staraliśmy się wysyłać wszystko elektronicznie. I w tym momencie już coraz więcej pism jest przyjmowanych w formie elektronicznej. Już pominąwszy nawet dotacje, tak, które obligatoryjnie muszą być składane w wersji elektronicznej. I jeśli chodzi o ilość podpisów, to na chwilę obecną mamy, wydaje mi się, chyba wystarczająco, bo całe kierownictwo, czyli kierownicy wydziałów, ja, zastępca, księgowy, mamy podpisy elektroniczne, więc coraz więcej pism już w tym momencie idzie w formie elektronicznej i będzie wychodziło, bo w takim kierunku zresztą pewnie będą zmierzały też zmiany ustawowe. A poza tym no, musimy też na tyle, ile jest to możliwe, zejść, jeśli chodzi o koszty wysyłki, tak? Bo w tamtym roku one nam sięgnęły rzędu przeszło 90 tysięcy.
No ale przy tej ilości wniosków, trudno było z tego zejść. Koszty przesyłek też rosną, więc myślę, że stopniowo przechodzimy właśnie na taki tryb, więc myślę, że i koszty będą się obniżać, a jeśli to nie wystarczy ta ilość, ale myślę, że wystarczy, jeśli chodzi o podpisy, to już sobie spokojnie poradzimy. Tu właśnie chciałam pochwalić panią dyrektor, bo patrząc na to, jak wysyłacie PIT i RMUA, no to naprawdę szacunek, że nie drukujecie. No bo jest tego strasznie dużo. Mhm. A jest możliwość, to staramy się. Mhm. Jeżeli mogę jeszcze dalszą część pytań, bo jestem też pozytywnie zaskoczona ilością osób, które się rejestrują i odpływem bezrobotnych. Proszę mi powiedzieć, czy to wynika z ilości ofert pracy, czy to wynika z tego, że jednak przyjmowaliście na termin i te osoby się nie stawiały? My w zasadzie cały czas pracowaliśmy, bo nawet jak były te momenty takie, gdzie wszystko było zamykane, to my dopuszczaliśmy albo w formie papierowej składanie dokumentów, nie tylko elektronicznej, bo są osoby, szczególnie starsze, które mają z tym duży problem. I jeśli była potrzeba, a szczególnie w takich sytuacjach, gdzie osoby niby złożyły wniosek elektronicznie, ale nie było z nimi żadnego kontaktu, nie było możliwości uzupełnienia, to nawet wysyłaliśmy pisma po to, żeby ktoś się z nami skontaktował, żeby go móc zarejestrować. Więc tak praktycznie pracowaliśmy cały czas, oczywiście zachowując wszystkie reżimy z tym związane. Ofert pracy w tym momencie, tak jak Państwu powiedziałam, tam był spadek bodajże około 1000 w porównaniu do poprzedniego roku. W tym momencie już ilość wzrasta. Te oferty, które do nas pływają, to jest jedno, ale są też dużo jest takich osób, które same sobie gdzieś znajdują pracę i po prostu na swój wniosek dostarczają nam umowę i proszą o wyrejestrowanie. Tam się jeszcze niektóre sytuacje wiążą z dodatkiem aktywizacyjnym, jeśli ktoś sobie z własnej woli, własnymi siłami znalazł pracę, więc myślę, że ci, którzy stracili tą pracę albo mieli ją ograniczoną właśnie przez COVID, to starali się szukać na własną rękę, bo jednak im zależało na tym, żeby tą pracę znaleźć, a nie być na tym powiedzmy marnym takim zasiłku dla bezrobotnych, tak? Bo to jednak nie jest wysoka kwota. Część osób była chwilowo, korzystała jeszcze z dodatku solidarnościowego, więc tam były dodatkowe pieniążki, ale tak jak mówię, dużo jest takich osób, które na własny wniosek się wyrejestrowują, bo same sobie tą pracę znajdują. No właśnie widzę, że między 2019 a 2020 tam tylko 100 osób mniej w zasadzie sobie podjęło pracę, więc no tak. To bardzo dobry wynik. Tak, ale już na przykład ten odpływ, nawet o dziwo, ja byłam zaskoczona, że na przykład napływ, a odpływ jeśli chodzi o listopad, grudzień ubiegłego roku, to też widać, że ten odpływ był większy, tak? Czyli zaczęli nam schodzić z ewidencji, a generalnie są to zazwyczaj listopad, grudzień, styczeń, luty, to są takie martwe miesiące, gdzie zazwyczaj ten napływ był dużo większy niż odpływ. Ale myślę, że to dobrze. To jeszcze mam ostatnie pytania, jeżeli mogę. Bardzo no interesuje mnie odnośnie mikropożyczek. Ile mniej więcej procentowo albo ilościowo było zwrotów z tytułu niespełnienia tego warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące? Już ja sobie to pozwolę. Zajrzę do sprawozdania. Przejdę do pożyczek, jeśli pani pozwoli. Już. Generalnie, jeśli mam sprawozdanie na dzień bieżący, czyli takie narastające, więc ono obejmuje jeszcze te powiedzmy prawie pół roku. Generalnie wszystkich pożyczek wpłynęło 7845. Negatywnie rozpatrzonych było 546. Czyli 7281 to były te pozytywnie rozpatrzone, a kwota udzielonej i teraz jeszcze sekundkę.
Kwota spłaconych wraz z odsetkami to jest 30 tysięcy. Czyli to taki nieduży odsetek w zasadzie. Bo to tutaj jest tylko parę. Jeszcze część mamy, rozpatrujemy, bo tam są wnioski, gdzie poszło o zwrot, bo na przykład takie sytuacje trochę przykre, ale no niestety przepis nas nie puszcza, że ktoś sobie zamknął działalność na przykład 2 dni za wcześnie. No niestety. No właśnie, ktoś sobie zamiast skontaktować się z nami i sprawdzić, czy już może zamknąć, żeby było wszystko ok, no niestety nie dopatrzył. I to naprawdę to są też starsi ludzie, trochę tego szkoda. Rozkładamy to na raty, ale i tak jest z tym problem. Więc mamy też takie wnioski w tym momencie, które procedujemy właśnie o umorzenie, więc zobaczymy, jak to ostatecznie zostanie rozstrzygnięte. Ale generalnie jeśli chodzi o spłaty, to nie ma tego dużo. To są naprawdę, w porównaniu do całości, to bym powiedziała, że pojedyncze sztuki. Natomiast większość tutaj wniosków już jest umorzona. To jeszcze tylko te, które były składane teraz w tym roku i to jeszcze końcówką już są takie, które muszą odczekać te 3 miesiące, a później będziemy umarzać. Więc myślę, że tutaj generalnie nie jest źle. Więcej było zwrotów, jeśli chodzi o wynagrodzenia, dofinansowanie do wynagrodzeń, bo tam wychodziły różne dziwne rzeczy. No i niestety tutaj będzie trochę ciężej. No i ostatnie pytanie, bo tutaj jeszcze patrzę sobie na wydatki. Ja mam prośbę do pani radnej. Jakby pani radna mogła teraz te już wszystkie pytania zadać i pani dyrektor... Już ostatnie. Dobrze, dziękuję. W tych pozostałych usługach jest między innymi usługa biura prawnego. I tu moje pytanie, czy wszystkie rzeczy związane ze sprawniczymi rzeczami są zlecane na zewnątrz i jaka jest kwota za same te usługi biura prawnego? Jest to wszystkie, jeśli chodzi o usługę prawną, to mamy to zawarte umowy. I jedna jest z biurem prawnym, a druga jest umowa zlecenia. Robimy to w ten sposób, że raz w tygodniu któraś z pań jest. Niestety tych spraw, które mamy do rozpatrzenia, jest bardzo dużo, bo jest dużo spornych rzeczy właśnie teraz związanych nawet z rozliczaniem tarczy antykryzysowej. Zresztą tutaj właśnie już mam kolejną skargę, gdzie komuś też niestety system zweryfikował na nie. I tych różnych rzeczy związanych nawet i ze skargami i z różnymi interpretacjami jest bardzo dużo. Generalnie jeśli chodzi o... mamy tutaj dwie panie. Jedna to jest za kwotę 600 zł miesięcznie. To jest to zlecenie, a druga jest 1200. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie pani dyrektor, w imieniu rady bardzo dziękuję za państwa pracę w tym trudnym czasie, którą tak sprawnie działaliście. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o przekazanie pracownikom. Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu swoim i pracowników. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego dzisiejszej sesji. Uchwała w sprawie powierzenia gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości powiatu wielickiego. Bardzo proszę o krótki komentarz pana dyrektora Grzegorza Łętochę. Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo. Gmina Kłaj wystąpiła wzorem lat poprzednich z wnioskiem o przejęcie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych. Jest to ta sama uchwała, która co roku się powtarza na sesji. Tym razem kwota została zwiększona o 1000 zł i wynosi 11 tysięcy zł za całe zimowe utrzymanie w sezonie 21-22. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym temacie obradowały komisje. Bardzo proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Szanowni państwo, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem.
Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ze strony Państwa radnych są jakieś pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Będę czytał nazwiska Państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Pan Kłusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Jestem za. Pani Kurtyka Zuzanna. Za. Pan Kyrt Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Pan Pankiewicz Lech. Jestem za. Pani Polańska Anna. Jestem za. Pan Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Pani Ptasznik Ewa. Jestem za. Pani Rybicka Kajtochaneta. Jestem za. Pan Satkiewicz Łukasz. Jestem za. Pani Skoczek Jadwiga. Za. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Jestem za. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan Wajda Piotr. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę, aby osoby, które nie zabierają głosu, miały wyłączone mikrofony, bo troszeczkę tutaj nam szumi. Kolejna uchwała analogiczna dotyczy gminy Niepołomice. Bardzo proszę o zreferowanie krótkie przez pana dyrektora. W tym przypadku gmina Niepołomice wystąpiła o przejęcie zimowego utrzymania zarówno chodników, jak i dróg powiatowych na terenie swojej gminy. Kwota jest większa o 20 tysięcy złotych niż w zeszłym roku i wynosi 190 tysięcy złotych. Została zwiększona ze względu na koszty, jakie są coraz większe, jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie. W tym roku, w sezonie 2021, gmina Niepołomice częściowo pokryła koszty, ponieważ ich wydatki na utrzymanie naszych dróg przekroczyły naszą dotację. Myślę, że ta kwota powinna zabezpieczyć potrzeby i uważam, że w dalszym ciągu opłaca się powiatowi przekazywać w zarządzanie, utrzymanie zimowe naszych dróg powiatowych. Jest to dla nas korzystne finansowo. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystąpimy do głosowania nad projektem tej uchwały. Będę odczytywał nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Pan Kłusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Jestem za. Pani Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan Kyrt Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Pan Pankiewicz Lech. Jestem za. Pani Polańska Anna. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Polańska Anna. Nie słyszę pani radnej. Jestem za. O, dziękuję. Pan Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Pani Ptasznik Ewa. Jestem za. Pani Rybicka Kajtochaneta. Jestem za. Pan Staszkiewicz Łukasz. Jestem za. Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Jestem za. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan Wajda Piotr. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu wielickiego. Bardzo proszę o
zreferowanie panią Joannę Boduch. Panie starosto, Wysoka Rado, dzień dobry. Króciutka historia. 30 listopada 2020 roku Rada Powiatu Wielickiego przyjęła uchwałę w sprawie, o której teraz rozmawiamy. W lutym tego roku Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała nam zapis paragrafu 8 ustęp 2 i w odpowiedzi na to zakwestionowanie Rada Powiatu Wielickiego 15 marca przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały pierwotnej, a obecna uchwała scala jakby te dwie uchwały, czyli pierwotną uchwałę plus zmianę uchwały pierwotnej, po to, żeby jedna kwestia była regulowana jednym tekstem jednolitym, już prawidłowym. Także bardzo proszę o podjęcie tej uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego. Bardzo dziękuję. Czy jakieś pytania ze strony Państwa radnych są do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Będę wyczytywał nazwiska Państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Pan Kłusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Jestem za. Pani Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan Kyrt Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Pan Pankiewicz Lech. Jestem za. Pani Polańska Anna. Jestem za. Pan Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Pani Ptasznik Ewa. Jestem za. Pani Rybicka Kajtochaneta. Jestem za. Pan Sadkiewicz Łukasz. Jestem za. Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Jestem za. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan Wajda Piotr. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce. Bardzo proszę pana Janusza Chlebdę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest pan przewodniczący? Bardzo proszę. Nie słyszymy. Dostali wszyscy państwo projekty uchwał. Tak, jedna, jak i druga skarga są skargami bezzasadnymi. Pani już wspomniała, pani z jedna skarg na panią Powiatowego Urzędu, panią kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. Są to skargi też już przedawnione. No, tak jak mówię, tak jak na panią dyrektora, jak i na panią dyrektor. Są osoby, które cały czas kochają pisać i skarżyć się. Skargi są po prostu bezzasadne. Bardzo dziękuję. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Będę wyczytywał nazwisko państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Pan Kłusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Jestem za. Pani Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan Kyrt Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Pan Pankiewicz Lech. Jestem za. Pani Polańska Anna. Jestem za. Pan Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Pani Ptasznik Ewa. Jestem za. Pani Rybicka Kajtowaneta. Jestem za. Pan Sadkiewicz Łukasz. Jestem za. Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Przepraszam, jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Jestem za. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. I pan Wajda Piotr. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Czy mogę, panie przewodniczący, jedno zdanie? Bardzo proszę. Drodzy państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tej uchwały i przepraszam, bo chyba jestem jedną z osób, którą najczęściej rozpatrujecie skargi,
ale niestety przy tego typu działalności no, bez takich rzeczy się obejść nie może. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tego mniej, aczkolwiek sytuacje są dość ciężkie i myślę, że ja rozumiem tych ludzi i moi pracownicy też. Ale w tym przypadku, w którym Państwo teraz rozpatrujecie, no to już są notoryczne rzeczy i tutaj już jesteśmy gotowi do podjęcia też odpowiednich kroków, bo są też pewne granice. Bardzo Państwa przepraszam za to, że tak często te skargi są, no ale taka praca i też poniekąd klienci, którzy są bardzo wymagający mimo naszych starań, no do takich sytuacji dochodzi. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Pani Dyrektor absolutnie nie ma nas za co przepraszać. Proszę dalej kontynuować swoje działania, z których jak widać jesteśmy wszyscy zadowoleni. Pani Przewodnicząca, bardzo proszę Pan Radny Piotr Nowak. Ja tylko tak powiem, Pani Dyrektor, proszę się nie przejmować, bo Pan Dyrektor Zarządu Dróg, Pan Grzegorz, dużo więcej skarg ma na siebie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też w imieniu swoim dziękuję Pani za pracę, bo naprawdę dużo. Czytałem protokół, bardzo dobrze ta praca. I dziękuję serdecznie. Bardzo dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pan Radny Janusz Chlebda się jeszcze zgłaszał, tak? Dobrze widziałem. No, ja chciałem tylko to potwierdzić, że jednak Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych tutaj bryluje, jeżeli chodzi o skargi na niego, także Pani jest dopiero na drugim miejscu, także tylko chciałem potwierdzić to, co Piotr powiedział. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, kolejnej skargi, tym razem na działalność pana starosty. Komisja skargę uznaje za bezzasadną. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. Będę odczytał nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Pan Kłusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Wstrzymuję się. Pani Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan Kierc Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Pan Pankiewicz Lech. Jestem za. Pani Polańska Anna. Jestem za. Pan Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Pani Ptasznik Ewa. Jestem za. Pani Rybicka Kajto Haneta. Jestem za. Pan Sadkiewicz Łukasz. Jestem za. Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Jestem za. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan Wajda Piotr. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wileńskiego na 2021 rok. Bardzo proszę o zreferowanie panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. W uchwale zmieniającej budżet powiatu wileńskiego na 2021 rok dokonuje się następujących zmian. W zakresie dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o 52 173 zł w rozdziale pozostała działalność w ochronie środowiska w związku z pozyskaniem środków z województwa małopolskiego, z gminy Niepołomice i gminy Wieliczka na realizację zadania Bezpieczni, bo zaszczepieni. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 15 500 zł w rozdziale Powiatowe Urzędy Pracy w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 232 650 zł i 5 groszy w rozdziale Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektu pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o 21 889 zł i 2 grosze w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego w związku ze zwiększonymi w bieżącym roku środkami unijnymi na realizację projektu pod nazwą EcoLife Małopolska. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o 353 847 zł i 60 groszy w rozdziale Drogi publiczne powiatowe
w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem roku bieżącego 2020, zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 579 182,40 zł w rozdziale zadania w zakresie geodezji i kartografii z tytułu środków unijnych planowanych do pozyskania w 2022 roku na projekcie e-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego i zwiększenie planu dochodów majątkowych o 1 854 909 zł w rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST w związku z pozyskaniem środków przez powiat na realizację zadania rozbudowa drogi powiatowej Mała Wieś Węgrzce Wielkie. Te zmiany w zakresie dochodów są przedstawione w załączniku pierwszym dotyczącym dochodów bieżących i majątkowych. Natomiast w zakresie wydatków dokonuje się następujących zmian. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 10 500 zł w rozdziale drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych przy drogach powiatowych. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 353 847,60 zł w rozdziale drogi publiczne powiatowe w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków niewygasających. Środki te wprowadzane są do bieżącego budżetu na następujące zadania. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Raciborsko, rozbudowa drogi powiatowej Cichawa-Kłaj w miejscowości Targowisko oraz rozbudowa drogi powiatowej Mogilany-Raciborsko-Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wyszyce do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Gorzków. Kolejna zmiana to zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 854 909 zł w rozdziale drogi publiczne powiatowe w związku z pozyskaniem środków przez powiat, są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania rozbudowa drogi powiatowej Mała Wieś Węgrzce Wielkie. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 643 536 zł w rozdziale zadania w zakresie geodezji i kartografii z tytułu przesunięcia z bieżącego roku na rok 2022 części realizacji zadania w projekcie e-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 tysięcy w rozdziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem środków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Wieliczce. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 62 173 zł w rozdziale pozostała działalność w ochronie środowiska zdrowia w związku z pozyskaniem środków od innych JST, czyli województwa małopolskiego, gminy Niepołomice i gminy Wieliczka oraz wkładu powiatów to całe przedsięwzięcie przy realizacji zadania Bezpieczni, bo zaszczepieni. Przesunięcie planu wydatków z majątkowych na bieżące o kwotę 16 tysięcy w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. Środki te są potrzebne do zabezpieczenia wydatków na wyposażenie niebieskiego pokoju. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 15 500 zł w rozdziale Powiatowe Urzędy Pracy w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 250 992 zł w rozdziale Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektu pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych. Projekt ten będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 21 889,02 zł w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego w związku ze zwiększonymi na bieżący rok środkami unijnymi przy realizacji projektu EcoLife Małopolska. Te zmiany w zakresie wydatków są przedstawione w załączniku drugim dotyczący wydatków bieżących i majątkowych oraz w załączniku trzecim, gdzie szczegółowo co do zadań są przedstawione wydatki majątkowe. Po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków dochody zamknęły się kwotą 118 578 408,07 zł. Natomiast planowane wydatki
wynoszą 135 235 172 zł i 93 grosze. Zatem planowany na bieżący rok deficyt wynosi 16 656 764 zł i 86 groszy. Ten deficyt zgodnie z sentencją uchwały zmieniającej budżet będzie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 14 150 954 zł i 39 groszy oraz z wolnych środków w wysokości 2 505 810 zł i 47 groszy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Szanowni Państwo, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa radnych są jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przystąpimy do głosowania. Będę odczytywał nazwiska Państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Pan Kusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Jestem za. Pani Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan Kyrt Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Pan Pankiewicz Lech. Jestem za. Pani Polańska Anna. Jestem za. Pan Prokwicz Zdzisław. Jestem za. Pani Ptasznik Ewa. Jestem za. Pani Rybicka Kajto Kaneta. Jestem za. Pan Satkiewicz Łukasz. Jestem za. Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Jestem za. Przepraszam. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan Wajda Piotr. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielickiego. Bardzo proszę panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w uchwale zmieniającej wieloletnią prognozę finansową powiatu bielickiego dokonano następujących zmian. W załączniku pierwszym zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów i deficytu. O kwoty, które dokonano, zmieniono w uchwale zmieniającej budżet. Natomiast w załączniku drugim dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono 4 przedsięwzięcia oraz zaktualizowano 3. Zatem wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia o takich nazwach jak zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2021-2022, gdzie ustalono łączny limit nakładów w wysokości 2 800 000, z czego na bieżący rok zaplanowano 1 100 000, a na 2022 1 700 000. Kolejne wprowadzone przedsięwzięcie to zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Niepołomice w sezonie 2021-2022, gdzie łączne nakłady to kwota 190 tysięcy, z czego limit na bieżący rok 40 tysięcy i pozostała kwota to 150 tysięcy, limit na 2022 rok. Kolejne przedsięwzięcie to zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kłaj w sezonie 2021-2022. Łączne nakłady 11 tysięcy, przy czym limit na bieżący rok to 3,5 tysiąca, a limit na 2022 rok to 7,5 tysiąca.
I czwarte przedsięwzięcie wprowadzone to o nazwie aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie to kwota 1 278 576 zł, z czego w bieżącym roku do wykorzystania jest limit 250 992 zł. Limit na 2022 to 959 400 zł i limit na 2023 to kwota 68 184 zł. Natomiast zaktualizowano takie przedsięwzięcia, jak przedsięwzięcie o nazwie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce, gdzie w 2021 dołożono kwotę 16 tysięcy i limit na 2021 wynosi 1 023 681 zł 34 grosze. Pozostałe limity bez zmian. Kolejne przedsięwzięcie to EcoLife Małopolska, gdzie w 2021 zwiększono limit o 21 899 zł i 2 grosze. Ten limit jest przesunięty z roku 2024 i całość zadania jest bez zmian. Łączne nakłady dalej wynoszą 1 022 318 zł. Pozostałe limity bez zmian. I przedsięwzięcie e-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego. Tutaj przesunięta kwota z bieżącego roku na 2022, czyli kwota przesunięta 643 536 zł, spowodowała, że limit na 2021 wynosi 5 642 315 zł i 53 grosze, a limit na 2022 to kwota 1 595 649 zł i 27 groszy. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej, czyli w załączniku pierwszym, usunięto kwoty, które były zabezpieczone przez powiat na poręczenie pożyczki dla spółki Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce w związku z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nieudzieleniu pożyczki dla naszej spółki. Wszystkie zmiany, które mają miejsce w wieloletniej prognozie finansowej, nie powodują, by były zawahania wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, zatem ten wskaźnik został zachowany i tym samym zarząd może przedłożyć do uchwalenia wieloletnią prognozę finansową. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ze strony Państwa Radnych są jakieś pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Będę odczytywał nazwiska Państwa Radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Jestem za. Pan Kusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Jestem za. Pani Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan Kyrt Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Pan Paluch Jakub. Muszę za chwileczkę zagłosować. Niech pan chwilkę zaczeka, dobra? Sekundkę. Pani Ewo, jakby pani mogła wyłączyć mikrofon. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Jeszcze powtórzę, pan Nowak Piotr. Nie głosuje. Pan Pankiewicz Lech. Jestem za. Pani Polańska Anna. Jestem za. Pan Profisz Zdzisław. Jestem za. Pani Ptasznik Ewa. Jestem za. Pani Rybicka Kajtuch Aneta. Jestem za. Pan Zatkiewicz Łukasz. Jestem za. Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbanik Edyta. Jestem za. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan Wajda Piotr. Również jestem za. I jeszcze raz podczytam, pan Nowak Piotr. Nie głosuje. W takim jestem razie... za, jestem za, jestem a, za, przepraszam. Jest za. Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest
debata nad raportem o stanie powiatu bielickiego za 2020 rok. Raport został przedłożony Radzie Powiatu, został umieszczony na BIP-ie. Mieszkańcy nie zgłosili swojego głosu. W takim razie, jeśli ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Statkiewicz. Ja chciałem zapytać, panie starosto, ponieważ w raporcie jest mowa o stopniu wodnym w Niepołomicach i moje pytanie właśnie, czemu ten stopień będzie służył i komu, i czy przypadkowo nie będzie on stwarzał większego zagrożenia przeciwpowodziowego, bo wszyscy dobrze wiemy, że stopnie wodne buduje się w celu ochrony terenów, które znajdują się poniżej tego stopnia, a stopień będzie wbudowany praktycznie na końcu naszego powiatu. Także proszę o informację. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan starosta. Temat stopnia wodnego w Niepołomicach i w powiecie bielickim zarazem to jest temat od ponad 10 lat, który przejawia się najpierw w formie... Ściągnę sobie może tą maseczkę. Najpierw w formie działania lokalnych, że tak powiem, działaczy w Niepołomicach, a konkretnie bodajże Klubu Przyjaciół Niepołomic. Później przerodziło się to w konkretne działania dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia, które ma być sprzężone z małą elektrownią wodną, bo jak wiadomo, tego typu stopnie mogą być wykorzystywane. Zresztą w Krakowie stopień Kościuszko właśnie jest przykładem tego, że tak połączenie stopnia z taką elektrownią jest możliwe. Później trochę sprawy, że tak powiem, ucichły. Wróciły kilka lat temu, gdzie w wyniku wniosków, które dotyczyły regulacji, a właściwie przebudowy Odry, spotkały się z zainteresowaniem również, jeśli chodzi o realizację Górnej Wisły, ponieważ Wisła jako droga żeglowna nie mieści się w kategoriach tych dróg żeglownych, które dotyczą Europy, bo wiadomo, że od stopnia przewóz w Krakowie właściwie chyba do Włocławka nie ma nic. Kiedyś w latach 70., 80. był tak zwany program Wisła, który został rozpoczęty i między innymi stopień Kościuszko jest jednym z tego przykładów, czyli uregulowanie Wisły od Oświęcimia do stopnia Kościuszko. Natomiast ostatnio powstał stopień Przewóz jako jeden z tych właśnie dawnych elementów, ale za stopniem Przewóz do Niepołomic, a właściwie już w dół Wisły, nie ma nic. W związku z tym, że no stan wody w Wiśle w ostatnich latach jest taki, jaki jest w ogóle w rzekach polskich. Zresztą pamiętacie, że bodajże rok czy dwa lata temu w Warszawie tak opadła Wisła, że można było znaleźć zatopione galary z pewnymi zrabowanymi przez Szwedów nawet kominkami i rzeźbami, które wywozili do Gdańska. Stąd też budowa tego stopnia nabrała tempa, kiedy bodajże 5 lat temu w Unii Europejskiej wniosek złożony do Unii Europejskiej dotyczący właśnie regulacji Odry i Górnej Odry i Kanału Śląskiego został również włączony w to projekt właśnie budowy stopnia wodnego w Niepołomicach. Dosłownie rok, dwa lata temu rozmawiałem na ten temat z prezesem Wód Polskich i okazało się, że temat jest dalej, że tak powiem, w zainteresowaniu Wód Polskich, jak również ministerstwa, które wtedy było żeglugi, teraz to już jest chyba jakoś tam infrastruktury. I proszę Państwa, postanowiliśmy ten temat kontynuować, żeby go po prostu nie zaprzepaścić. Z tego co pamiętam, kilka lat temu na projekty związane z i pierwsze działania związane z tą realizacją sprawy Górnej Odry i Górnej Wisły przeznaczone zostało w środkach unijnych około 0,5 miliarda złotych. W zeszłym roku
został ogłoszony przetarg na wstępne analizy i dokumentacje z tym związane. Myśmy omawiali to wstępnie na zarządzie i doszliśmy do wniosku, że nie wolno zaprzepaścić takiej szansy, bo zbiornik wodny tego typu na terenie powiatu w kwestii perspektywie kilkudziesięciu lat może mieć bardzo duże znaczenie. I powstał wniosek również budowy portu multimodalnego na terenie, no nie wiadomo, czy nie, gminy Niepołomice, czy gminy Wieliczka. Będzie to tematem najbliższych analiz w celu przeładunku wielkogabarytowych ładunków, które są, czy mogą być produkowane bądź dowożone w to miejsce z terenu Polski Południowej, ale i z krajów, które od południa i od wschodu otaczają nasz kraj, bo tego typu obiektu na Wiśle brakuje. Jesteśmy w kontakcie z województwem śląskim. Niedawno brałem udział nawet w spotkaniu tego zespołu, który na Śląsku zajmuje się tym tematem. W najbliższym czasie mają być kolejne spotkania i temat ma być realizowany, no na razie, tak jak mówimy, na zasadzie analiz, pewnych porównań. Natomiast co do zagrożenia powodziowego, to wręcz odwrotnie. Takie zbiorniki są w stanie na tyle regulować przepływ wód, że można wtedy, kiedy trzeba, gromadzić tą wodę i z odpowiednim wyprzedzeniem ją upuszczać, kiedy zbliża się jakieś zagrożenie, a dodatkowo powodują również podniesienie wód podziemnych na całym terenie wokół tego typu zbiorników, co jest niebagatelne przy tym osuszaniu się naszego klimatu. Nawet ekolodzy, którzy jeszcze kilka lat temu czy kilkanaście lat temu sugerowali, że puszcza nam zgnije, to podejrzewam, że teraz zmienią swoje nastawienie, bo wręcz taki zbiornik będzie, można powiedzieć, w przyszłości być może uratowaniem dla tego typu kompleksu leśnego. Ja powiem tylko tak, że w krajach Hiszpania, Turcja takich stopni wodnych buduje się w dekadzie od 5 do 7. W Polsce w ciągu ostatnich 30 lat powstały 2. To tyle, bo nic więcej na ten temat na dzisiaj nie wiem. Trwają tutaj rozmowy. Tu pan przewodniczący też zgłosił akces do tej grupy, która będzie się tym tematem zajmowała. Rozmawiamy z marszałkiem, a więc z Urzędem Marszałkowskim, żeby ten temat troszeczkę szerzej rozbudować na skalę Małopolski, bo powiedzmy sobie szczerze, jest to również inwestycja, która będzie miała bardzo, bardzo duże znaczenie dla Małopolski. Bardzo dziękuję, panie starosto. Co prawda nie boję się o to, że stopień wodny spowoduje, że przez koronę wałów woda się przeleje, ale w międzywalu wiślanym dużo osób fizycznych uprawia jeszcze ten grunt, sadząc różne plony, a wiadomo, że ten stopień wodny podniesie tą wodę, czy w tym przypadku właśnie nie będzie ich zalewało, nie będzie zalewało tych upraw. No nie, dzisiaj już rozwiązania, Łukasz, są takie, że prawie że te stopnie są zautomatyzowane. Stosuje się nowe rozwiązania, łącznie ze stałymi przepławkami przecież, które muszą występować. Także to nie jest tak, że taki stopień jest zamknięty i spiętrza wodę do samej korony stopnia, tylko jest to regulowane w sposób, takie uchylne są teraz wrota, które praktycznie reguluje się automatycznie w stosunku do stanu wody, który powinien być utrzymywany w międzywalu. Oczywiście budowa stopnia będzie się wiązała również z budową nowych wałów. Dzisiaj technologie zakładają budowę takich wałów w oparciu o geokraty i geomembrany, które są na tyle szczelne, że podejrzewam, są o wiele bardziej skuteczne niż to, co obecnie mamy w tym rejonie. Dziękuję bardzo. Jeszcze, panie przewodniczący, mam dwa pytania, jeśli można. Bardzo proszę. Wiemy, że powiat wieliski to jest jeden z bardziej rozwijających się powiatów na terenie województwa.
Natomiast w raporcie nic nie mamy żadnych danych odnośnie rozwoju mieszkalnictwa, odnośnie wydawanych pozwoleń na budowę budynków czy jednorodzinnych, czy wielorodzinnych, a wydaje mi się, że jest to bardzo ważna rzecz pokazująca właśnie rozwój naszego powiatu. To jest raz. I dwa, praktycznie cały rok 2020 upłynął nam w stanie wyjątkowym, który był spowodowany COVID-em. I też żadnej wzmianki odnośnie działań podjętych, odnośnie COVID-u w tym raporcie nic się nie znalazło. I pytanie, czy ten raport ma określone ramy, w których to nie powinno być, czy po prostu tych informacji, ważnych informacji, jak na 2020 rok nie ujęliśmy. Bardzo dziękuję, bardzo proszę pan starosta. Pan sekretarz coś powie. Pan sekretarz się odniesie, bardzo proszę. Tak, jeśli idzie o na stronie 88, tam w zbiorczej tabeli, gdzie jest zestawienie wybranych spraw prowadzonych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Wieliczce, tam jest opisane ilość wniosków o pozwolenie na budowę rozpatrzonych w danym roku. I tu jest zestawienie za rok 2018, 19, 20. Jak również wnioski o zmianę decyzji, pozwolenie na budowę, ilość wydanych dzienników budowy czy pozwolenie na rozbiórkę, więc to w jakiś sposób nam tutaj dokumentuje. Jeśli chodzi natomiast o to tyle o pozwoleniach na budowę. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z COVID-em, to one są tutaj nie ujęte jako osobne. Natomiast COVID już na samym wstępie, łącznie z pracą Rady, jest wspomniane, że jest to rok wyjątkowy i w związku z tym wpływ COVID-u był wpływem na każdą ze spraw, które w starostwie powiatowym się toczyły. W związku z tym każdorazowo to jest omawiane. Zarówno na przykład, nie wiem, przy administracji publicznej, gdzie są wprost zdjęcia, jakie zabezpieczenia bezpośrednio zostały przygotowane, jak i później przy każdych wydziałach czy jednostkach, na przykład, nie wiem, Urzędzie Pracy czy Sanepidzie, bo to są takie dwie jednostki, dwie instytucje, gdzie najwięcej jakby tych spraw covidowych było, ale również przy wszystkich innych, bo łącznie nawet z promocją ten wpływ covidu był na wszystkie dziedziny jakby i wszystkie działalności powiatu, natomiast nie był on faktycznie jakby osobno wyciągany jeszcze dodatkowo z tych dziedzin, tak aby, no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu to też by COVID był czymś, co nie, jest czymś, co niestety uderza w każdą dziedzinę życia. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zgłaszał się pan wcześniej, pan radny Piotr Nowak, ale opuścił rękę. Nie wiem, czy chce zabrać głos. No w podobnym tonacji chciałem co ty Łukasz zapytać, ale już wszystkie odpowiedzi dostałem. Super, dziękuję bardzo. W takim razie pani radna Ewa Ptasznik, bardzo proszę. Ja się też zgadzam całkowicie z przedmówcą, mianowicie to nie jest dla mnie wytłumaczenie, że COVID w każdej pracy, w każdym wydziale swoje piętno, że tak powiem, odcisnął. Było to wydarzenie po II wojnie światowej najtrudniejsze, i tak samo trudne dla samorządów i dla mieszkańców. Nie ma tego kompletnie w raporcie. Jest tylko gdzieś tam zdalne nauczanie i w zasadzie wydaje mi się, że taki dokument, który jest dokumentem, który pozostanie na, myślę, wiele lat, chociaż nie mam pojęcia, jak długo taki raport się trzyma, ale jest to też pewna historia, więc uważam, że ta pandemia powinna w raporcie absolutnie zaistnieć. A teraz powiem tak bardzo ogólnie to, jakie mam refleksje, jeżeli chodzi o ten raport. Po pierwsze, ten raport do mnie nie przemawia, to znaczy nie tyle raport, co jego forma. Widać od razu, że raport jest pisany przez różne osoby, przez różne wydziały, co oczywiście jest naturalną rzeczą, natomiast to wszystko jest dla mnie niespójne,
Jedne treści są bardzo szczegółowe, zupełnie niepotrzebne, inne treści są bardzo ogólne. Mnie taka forma nie odpowiada i uważam, że należałoby się nad tym pochylić. Jest to dokument coroczny, dokument na bazie którego za chwilę będziemy udzielać panu staroście wotum, a właściwie nie wiem, czy panu staroście, czy całemu zarządowi. Zarządowi. Zarządowi, no. Więc wydaje mi się, że naprawdę trzeba by się było pochylić nad formą tego dokumentu, żeby on był też takim dokumentem, który no, pozostawi po sobie jakiś naprawdę fajny ślad. Nie ma potrzeby, żeby było, tak jak mówię, za duże uszczegółowienie dla mnie, a za mało czasami odniesienia czy kontekstu do różnych wydarzeń, które są ważne. To jest po pierwsze. Szukałam w tym raporcie zdrowia. Właśnie przez pandemię szukałam zdrowia. I powiem szczerze, nie znalazłam. Mamy przecież Komisję Zdrowia, więc panie starosto, czy powiat nie realizuje żadnych zadań związanych ze zdrowiem? Wydaje mi się, że to zdrowie powinno gdzieś zaistnieć. Ja wiem, że nie mamy, dzięki Bogu, szpitala, bo mamy szpitale za płotem naszego powiatu, ale chyba jakieś zadania z tego zakresu realizujemy i tego zdrowia mi tutaj po prostu zabrakło. Natomiast to, czego bym się chciała przyczepić, panie starosto, to jest strategia. Rozmawialiśmy o tym chyba 2 miesiące temu. Strategia 2014. Mamy rok 21, to jest 7 lat i chwalimy się we wstępie, że realizowaliśmy strategię. Ja wiem, że możemy się zawsze tłumaczyć, że to jest dokument plastyczny czy elastyczny, że można sobie tam go modyfikować. No ale chyba wypadałoby, żeby ta strategia już zaczynała powstawać. A tu żadnych nie ma w tym kierunku jakby działań ze strony zarządu. Przepraszam. I to jest moja kolejna uwaga. I ostatnia uwaga to jest budżet obywatelski. Na pierwszej stronie we wprowadzeniu mówicie państwo o budżecie obywatelskim. To ja mam takie pytanie, co w tym względzie się dzieje w naszym samorządzie? I to by chyba było tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani radnej. Bardzo proszę pan starosta. Jeśli chodzi, proszę państwa, o przygotowanie tych raportów, w zeszłym roku próbowaliśmy już w jakiś sposób ustandaryzować ten temat. Liczyliśmy też po cichu na to, że w skali kraju się uda, jeśli chodzi o raporty, wprowadzić jakąś standaryzację, bo tak naprawdę każdy sobie pisze ten raport jak chce, bo nie ma żadnych wytycznych. Nie są one w ogóle ze sobą porównywalne w skali nawet naszych ościennych powiatów, a myślę, że można by sporo informacji porównywalnych chociażby skonfrontować czy porównać, bo może i warto byłoby w takiej formule. No niestety nie ukazało się do dnia dzisiejszego nic w tym temacie, w związku z tym nasz raport został wykonany na podobnie jak poprzednie. Tam w zeszłym roku z Bogdanem Czaską próbowaliśmy trochę wprowadzić pewnych elementów takich modernizujących. Natomiast myślę, że dopóki nie ukażą się jakieś standardy, no to będziemy musieli sami się z tym zmagać. Co do sprawy związanej z możliwością zmian, no to dlatego do państwa przesyłamy ten raport wcześniej, żeby ewentualnie przed taką debatą można było zgłosić. Zresztą mieliśmy spotkanie radnych przedsesyjne, pytałem o tematy, tośmy dzisiaj mogli odpowiedzieć te wszystkie uwagi, które dzisiaj padają. Myślę, będą mogły być uwzględnione dopiero przy przygotowywaniu raportu na rok następny. Co do tego, co Ewa poruszyła, jeśli chodzi o sprawy zdrowia, są one realizowane i jeszcze powiat na sprawy zdrowia tyle, co w ostatnich 2 latach nie wydał pieniędzy nigdy, bo jest to oczywiście związane z COVID-em. Tu wracając do pytania Łukasza wcześniej i chyba Ewa też to podniosła, to mogę państwu przytoczyć, bo w piątek dostałem zbiorczą informację zresztą prześlemy ją państwu, bo myślę, że warto ją przesłać. Ja tylko zacytuję podstawowe
kwestia, więc proszę Państwa, jeśli chodzi o powiat wielicki, na prawie 135 tysięcy mieszkańców zachorowało na koronawirusa aż albo zaledwie 11 854 osoby, czyli niecałe 10%. Jeśli chodzi o decyzje administracyjne wydano dotyczące kwarantanny, to było tych decyzji 5971. No niemniej jednak na kwarantannach, bo to były te kwarantanny decyzje, które wydawał nasz sanepid, natomiast były jeszcze kwarantanny graniczne. W związku z tym objętych kwarantannami na terenie powiatu było 27 201 osób. Zmarły w tym czasie, tu mówimy proszę Państwa o całej pandemii, czyli od marca zeszłego roku. W tym okresie zmarło na terenie powiatu 183 osoby. Także tak to wygląda w takich podstawowych liczbach. Ja Państwu ten raport prześlę i będziemy mogli ewentualnie na Komisji Zdrowia jeszcze na ten temat dyskutować. Jeśli chodzi o strategię, to być może, że tutaj nie wiem, czy Haniek, czy Tadek coś powiedzą, bo ten temat jest, że tak powiem, realizowany. Natomiast na jakim etapie, to na dzień dzisiejszy specjalnie nie wiem. Który z Was by coś powiedział na ten temat? Pan sekretarz. Szanowni Państwo, nie dalej jak dwa zarządy temu, na dwóch kolejnych zarządach był ten temat omawiany. Są przygotowane pewne założenia co do tego raportu. Będzie podział, obszary, które ma być, okres również, jaki mniej więcej ma być objęty tym zakresem. Ja tylko oczywiście przypominam, że raport nie tworzy się na zasadach tego, co jakby dany samorząd sobie życzy, tylko raport jest tworzony na podstawie dwóch uregulowań ustawowych, które określają. Akurat w przypadku, przepraszam o strategię, przepraszam, złego słowa użyłem, chodzi mi dokładnie o strategię. Strategie są tworzone na podstawie dwóch uchwał. Proszę Państwa, i tutaj proszę pamiętać, że samorządem, który obowiązkowo ma ustawowy obowiązek przygotowania strategii, to jest samorząd wojewódzki. Gminy i związki gmin też mogą taką strategię przygotować, natomiast no, o powiatach wprost w ustawie nawet nie jest wspomniane. Oczywiście tutaj strategia powiaty mogą sobie przygotować, jak najbardziej są to dokumenty do przygotowania i w związku z tym my tutaj też przygotowane zostały założenia do tego. Obecnie, aby móc to przyjąć, potrzebna jest uchwała zarządu i na najbliższych zarządach ta uchwała zostanie przedstawiona. Jeśli zarząd zaakceptuje, to wtedy już jakby wtedy będą czynione dalsze kroki, tak jak to jest przygotowane zgodnie z regulacjami ustawowymi odnośnie tworzenia i przygotowania strategii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan starosta. Ja tu tylko dodam, że kierownicy wydziałów już dostali zadania dotyczące przygotowania materiału, jeśli chodzi o strategię, także ten proces, że tak powiem, trwa. Natomiast proszę Państwa, pominąłem chyba bardzo ważną informację, jeśli chodzi o COVID, teraz zauważyłem. Otóż na terenie powiatu wielickiego zaszczepionych zostało ponad 66 tysięcy osób, z czego dwie dawki przyjęło prawie 20 tysięcy osób. To jest taka uzupełniająca informacja. Jaki to procent, panie starosto, mieszkańców, tak pi razy drzwi? Ewa, jakie pytanie było? Jaki to jest procent mieszkańców? 47. 130 tysięcy, a 66, no to pierwszą dawką prawie 50%. To jest jeden z lepszych. No to nieźle. Dobrze. Czyli wszyscy ci zaszczepieni są z naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Panie starosto, przepraszam, ja jeszcze ad vocem. Jeszcze budżet obywatelski jednym zdaniem.
bo piszecie Państwo w raporcie o budżecie obywatelskim, więc pytam, co my tam robimy w tym temacie, czy coś robimy, czy tylko to jest hasło? Budżet obywatelski nie jest, że tak powiem, tematem obowiązkowych w powiatach i powiem szczerze, że jeśli chodzi o funkcjonowanie budżetu obywatelskiego, to jest bardzo dyskusyjna sprawa, jeśli chodzi o funkcjonowanie głównie powiatów. I on jest bardziej, moim zdaniem, nie tylko moim, adekwatny dla gmin ze względu na zakres zadań. Natomiast zakres zadań powiatu, no raczej nie bardzo się, że tak powiem, wpisuje w ten budżet obywatelski i myślę, że moim zdaniem nie jest to akurat dobry system, jeśli chodzi o powiaty. Mogę ad vocem? Proszę bardzo. Zgadzam się, panie starosto, absolutnie. Natomiast dlatego o to zapytałam, że to przeczytałam. Dlatego się interesowałam, bo nie słyszałam, żebyśmy cokolwiek w tym temacie robili, ale rozumiem, że tylko ładnie to wygląda w raporcie albo ktoś czegoś nie skasował. Dobrze. Mam jeszcze jedno pytanie, tylko może pan starosta będzie wiedział, albo jak nie, to pan Grzegorz. Zobaczyłam tam, gdzie mamy drogi, zobaczyłam, że 72% to są inwestycje drogowe, a remonty i letnie utrzymanie tylko 9%. Czy mam rozumieć, że wszystkie modernizacje i nakładki to są wszystko inwestycje drogowe? Nie wiem, czy ja mam odpowiedzieć? Nie wiem. Bardzo proszę, panie dyrektorze. No, nakładki są remontami, także kiedyś żeśmy je dawali do inwestycji, natomiast teraz są nakładkami. Aha, bo zobaczyłam, może... że 9% tylko, dlatego mnie to zdziwiło w stosunku do 70% na inwestycje. Dlatego myślałam, że może nakładki są teraz w inwestycjach. No myślę, że remonty będą rosły, ponieważ im więcej mamy nowych dróg, tym więcej trzeba na ich utrzymanie. Dlatego myślę, że niedługo ta proporcja ulegnie zmianie. Dziękuję. To ja wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Sapkiewicz. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie, bo każdy raport kończy się jakimiś wnioskami, zaleceniami. I pytanie do pana wicestarosty, do pana Henryka. Jak on interpretuje stan oświaty w naszym powiecie i w którym ewentualnie kierunku on będzie się dalej rozwijał? Dziękuję bardzo. Proszę, pan starosta Gawor. Jeżeli chodzi o oświatę w powiecie wielickim, oceniam bardzo wysoko, jeżeli chodzi przede wszystkim tak o sprawy budżetowe, bo z roku na rok utrzymanie szkół jest coraz z punktu widzenia powiatu utrzymujemy się subwencji, to jest raz. Dwa, poziom, jeżeli chodzi o wyniki maturalne czy egzaminów zawodowych, jest bardzo wysoki. Chociażby PCKŚ jest w pierwszej dziesiątce w Małopolsce. Nasze liceum również jest w czołówce. I moim zdaniem, jeżeli też chodzi o zaplecze zarówno budynków, jak i sal gimnastycznych, też jest na wysokim poziomie. Myślę, że jeszcze jak dobudujemy tą halę w liceum to i kompleks w Gdowie, to praktycznie zamkniemy problem, jeżeli chodzi o te sprawy. Tutaj oczywiście też sprawa szkoły specjalnej, którą też planujemy rozbudować i myślę, że w tym kierunku idziemy, że by poprawiać i inwestować w jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe, ale również inwestujemy w poziom nauczania poprzez właśnie poprzez to, że bardzo dużo korzystamy z dodatkowych środków zewnętrznych, głównie europejskich. I nasza młodzież osiąga bardzo wysokie wyniki, zarówno jeżeli chodzi o matury, jak również o egzaminy zawodowe. To można sprawdzić w rankingach, które się pojawiają dosyć często w klasie i nasze szkoły są tam bardzo zawsze wysoko. Nie wiem, czy to wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chodziło mi właśnie o demografię. Czy spodziewamy się wyżu, niżu i czy nadążymy z infrastrukturą? To powiem tak, no na chwilę obecną mamy w liceum 6 oddziałów na każdym poziomie, no i dwa w PCKŚ również 6 techników plus 2 szkoły zasadnicze. Demografia sprawia to, że oczywiście chętnych jest coraz więcej, aczkolwiek nawet w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z dyrektorami, którzy są w trakcie rekrutacji. I z tego co pamiętam, na chwilę obecną w PCKŚ jest około 500 podań
na, jak policzymy sobie 6 razy, czy 18, czyli plus zawodówki, czyli jakieś 250, czyli jest mniej więcej 2 na jedno miejsce, ale wiemy doskonale, że uczniowie składają po kilka podań do różnych szkół i zwykle to się kończy w ten sposób, że większość chętnych albo prawie wszyscy chętni są przyjmowani. To samo jest w Gdowie. Pani dyrektor mówiła, że nam na koniec rekrutacji miała 50 podań, czyli mniej więcej tyle, ile ma miejsc. I podobnie jest również w liceum, z tego co pamiętam, około 300 podań na 200 miejsc. I większość, że tak powiem, uczniów, którzy składają, są rekrutowani. Oczywiście chodzi tutaj też o wynik punktowy, prawda, bo też nie przyjmujemy wszystkich, tylko są pewne limity. Powiem tak, im większa konkurencja, tym wyższy poziom potem naszych szkół. Także na chwilę obecną jest to stan wystarczający. Natomiast powiem tak, jeżeli dojdzie do skutku budowa szkoły specjalnej, uwolnimy jedno skrzydło, które będzie w PCKaziu i w tym momencie będziemy mogli tam na pewno jeszcze przynajmniej 2 oddziały technikum uruchomić. Tak mi się wydaje, że przynajmniej 2. Przy rozbudowie liceum, które miało miejsce w ostatnim czasie, też na chwilę obecną przy 4-letnim liceum te 6 oddziałów jest na chwilę obecną wystarczające. Poza tym sąsiedztwo Krakowia sprawia to, że my w zasadzie jesteśmy jakby z jednym z elementów Krakowa tak naprawdę. W sąsiedztwie w Bieżanowie, w Prokocimu powstają też licea, tutaj na Kozłówku jest również nowe liceum. Także tutaj jeżeli chodzi o zabezpieczenie dla naszej młodzieży, naszego powiatu, wydaje mi się, że póki co jest wystarczające. Mamy przecież jeszcze również szkoły w Niepołomicach, rozwijające się w Gdowie, jest również są szkoły również w Łapanowie, także na chwilę obecną nie ma z tym problemu, a tak jak mówię, im więcej młodzieży będzie składało podań do naszych szkół, tym wyższy będzie ich poziom i co jest też ważne, bardzo dużo młodzieży również z Krakowa składa do nas również swoje podania, także, ale wydaje mi się, że dla naszej młodzieży jest to na chwilę obecną wystarczające. Dziękuję. No właśnie rok rocznie było tak, że do PCKaziu składało mniej więcej 4 osoby na jedno miejsce. Takie było zapotrzebowanie. Pytam jeszcze dlatego, że... Na wstępie, wtedy kiedy składają po kilka... Tak, kiedy tak, składają, ale składają do różnych szkół, żeby się dostać. Pierwszy wybór, bo pytaliśmy potem o pierwszy wybór tak zwany, czyli szkoła pierwszego wyboru, to mniej więcej to się pokrywa z ilością tych miejsc, minimalnie może nad. Natomiast tak samo, jeżeli chodzi potem o wyniki już po 8 klasie, to wiemy, że nie wszyscy się niestety, ale że tak powiem łapią w tych progach punktowych, prawda? Dziękuję. Pytanie jeszcze takie, czy faktycznie jest potrzeba rozbudowy szkoły brata Lejsego Kosiby? Tam chodzi na ten moment zaledwie 99 dzieci i dobrze, że tyle chodzi, dobrze, że akurat tyle dzieci nie mamy, nie ma więcej dzieci na terenie powiatu. Z tych 99 dzieci jest część jeszcze dzieci z terenu krakowskiego. My tak pozornie mówimy, że jeśli wybudujemy nową siedzibę dla szkoły Alejzego Kosiby, to wówczas tamte sale przeznaczymy właśnie na potrzeby PCKaziu. Tylko proszę zauważyć, że tamte sale są zupełnie mają inną specyfikę. To są małe sale do zajęć sensorycznych, do różnego rodzaju zajęć indywidualnych. I czy później koszty w adaptacji tych sal, w przebudowie tych sal będą współmierne właśnie z ilością nowych sal. Czy nie lepiej pomyśleć o budowie nowego skrzydła dla PCKaziu? No, na dzień dzisiejszy tam przeszło 1200 uczniów uczęszcza. Tak jak wcześniej mówiłem, powiat wielicki jest dynamicznie rozwijającym się powiatem. Bynajmniej tutaj przy ulicy Jedynaka jedna z firm Murapol wybudowała 1200 mieszkań, czyli przybędzie w najbliższym czasie, w przeciągu 2 lat przybędzie kolejne 4000 osób tylko na jednym osiedlu, a rokrocznie wydajemy blisko tych 3 czy przeszło 3000 pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych. Czy nie lepiej pomyśleć nad budową nowego skrzydła na miejscu albo na miejscu dzisiejszego boiska i wówczas boisko zrobić na piętrze tego budynku, albo na terenie, na którym znajdują się teraz baraki. Część tych baraków jest opustoszała, a część jest przeznaczona dla Leonardo. Ale jest teren, który posiadamy i czy nie warto byłoby już zacząć robić taką koncepcję rozbudowy PCKaziu? W rozmowach z nauczycielami, z dyrektorami, oni cały czas mówią o nowych salach, cały czas mówią, że nie mają gdzie
gdzie uczyć. I mówię, no, przeniesienie brata Alojzego Kosiby to będzie tylko takie pozorne stworzenie nowych sal dla szkoły PCK Zium. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan starosta. Jasne. Wracając do szkoły specjalnej. Nie dalej właśnie, jak w tym tygodniu, to też pani dyrektor ze szkoły specjalnej składa nam raport odnośnie właśnie rekrutacji i sama mówiła, że odrzuciła bodajże 15 wniosków na ten rok do różnych klas. Dwa, mnóstwo dzieci i odsyła oczywiście poza Kraków. To, że parę uczniów z innych powiatów uczęszcza do naszej szkoły, to dosłownie to jest parę. Natomiast kilkanaście albo kilkadziesiąt uczniów z naszego powiatu uczęszcza do Krakowa. Także zapotrzebowanie jest i to bardzo duże. Tutaj podczas rozmowy wtrąciła się również pani z poradni pedagogicznej, psychologiczno-pedagogicznej. Pani dyrektor mówi, że takiego obłożenia i tak dużo wniosków jak w ostatnim czasie, no to dawno nie miała i mówi, że na gwałt potrzebna jest rozbudowa, czy budowa, czy powiększenie szkoły specjalnej, ponieważ jest to sytuacja narastająca i chociażby z uwagi na rozwój naszego powiatu demograficzny, na pewno nie będzie mniej, tylko będzie zawsze coraz to więcej. Jeżeli chodzi o PCK, powiem tak, wydaje mi się, że po pierwsze, to, że tam są mniejsze sale, to nawet dobrze, ponieważ dużo przedmiotów jest dzielona na grupy, ponieważ zwłaszcza w technikach są przedmioty zawodowe, są przedmioty i są języki, są różne przedmioty, które są dzielone na grupy i nawet jest dobrze, jak część sal są mniejsze, ponieważ akurat to jest wystarczające. Dwa, adaptacja z dwóch pomieszczeń na jeden, to też wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem i na pewno dużo tańszy niż budowa nowego skrzydła, a tak to mieliśmy jeden konkretny kompleks jednego, że tak powiem, gospodarza, który będzie dbał o całość tej sytuacji. Zwłaszcza, że pani dyrektor ze szkoły specjalnej tutaj no, narzeka na sąsiedztwo, jednak te dzieci ze szkół specjalnych potrzebują zupełnie innej formy, jeżeli chodzi o nauczanie, o że tak powiem, o pobyt. Oni wymagają przede wszystkim spokoju, odcięcia się jakby tutaj od tego wielkiego molochu, który tam jest. 1200 dzieci jest to dla nich przytłaczające i tutaj jest jak najbardziej wskazane, aby taka szkoła specjalna była troszeczkę w innym miejscu i w innym sąsiedztwie. Stąd nasz pomysł, aby umieścić go głównie na terenach zielonych, tam gdzie będzie możliwość stworzenia dodatkowych miejsc zielonych, parku i tak dalej. Chociażby sala gimnastyczna też, która dla dzieci ze szkoły specjalnej, taka duża hala, nie jest jakby tutaj wskazana. One potrzebują bardzo indywidualnego podejścia, bardziej sal takich rehabilitacyjnych czy innych, natomiast nie takiej wielkiej hali, która w tym momencie stoi, oni korzystają i na której się źle czują. To są takie spostrzeżenia, jeżeli chodzi o szkołę specjalną. Także wydaje mi się, że w tym kierunku należy pójść, natomiast klamka nie zapadła. Oczywiście będziemy dyskutować, oczywiście te uwagi też przyjmujemy. Myślę, że jesteśmy po to, żeby rozmawiać, dzielić się pomysłami i każdą uwagę będziemy przyjmować i rozważać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja chciałabym tylko przypomnieć szanownemu panu koledze radnemu, że przecież to myśmy dzielili te sale. Te sale w szkole specjalnej wcale nie są takie małe. One były sztucznie podzielone, ponieważ jak pamiętacie państwo, myśmy powoływali taką szkołę przysposobienia do życia i w związku z tym trzeba było małych, takich bardzo kameralnych sal. Także myślę, że ten sztuczny podział można w każdej chwili rozebrać, to jest jedna sprawa, ale jeśli chodzi o ilość dzieci, to w tym roku pani dyrektor właśnie odesłała z kwitkiem. My jesteśmy cały czas z panią dyrektor w kontakcie, ale proszę państwa, no prawda jest taka, że bardzo dużo naszych dzieci z powiatu uczy się poza powiatem. Dlatego też jest to szansa dla nich, budowa nowej szkoły i nowych warunków, godnych warunków dla tej grupy społecznej jest absolutnie potrzebna. I budowa takiej szkoły, gdzie również będzie rehabilitacja i ten dom dzienny dla dzieci absolwentów tej szkoły,
To jest rzecz bardzo ważna i absolutnie te warunki w żaden sposób nie mogą zaspokoić tych potrzeb. Ja przypominam sobie, że na poprzedniej sesji była dyskusja na ten temat i rozmawialiśmy właśnie, ja przekazywałam tą informację od pani dyrektor Włodarz, że właściwie do kwietnia orzeczono tyle osób o niepełnosprawności dzieci i młodzieży, ile w roku 2020 całym. Więc to naprawdę tutaj zapala się czerwona lampka i tutaj uważam, że powinniśmy się nad tym niepokojącym społecznie tematem bardzo zastanowić. Zapraszamy do naszej komisji. Pan starosta przewodniczy tej komisji. Zapraszamy państwa radnych, jeżeli chcą więcej na ten temat się dowiedzieć. Bardzo prosimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna. Panie przewodniczący, jeszcze słówko. Panie Aleksandro, ja wcale nie jestem przeciwny, bo jestem również za, tak jak i państwo, tylko że dostrzegam też inne problemy, jakie są w związku z salami edukacyjnymi w PCKaziu i informacjami też, które do mnie docierają, więc może by warto też pomyśleć o rozbudowie PCKaziu, nie tylko o budowie nowej siedziby właśnie dla Szkoły Brata Alojzego Kosiby, ale o rozbudowie całego kompleksu PCKaziu. Nikt nie mówi, że nie. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Ewa Ptasznik. Następnie pan Jacek Juszkiewicz. Ja dziękuję pani przewodnicząca. Ja nie chcę oczywiście przerywać tej dyskusji, bo ona jest też ważna. Natomiast ja jeszcze zapomniałam sobie powiedzieć, kiedy mówiłam o raporcie, zapomniałam o tym wspomnieć. Ja uważam, że powinniśmy pomyśleć również o zdrowiu psychicznym. To jest szczególnie po COVID-zie, to jest bardzo poważny problem i teraz mówiąc szczerze, przypominają mi się nasze dyskusje chyba sprzed półtora roku, kiedy rozmawialiśmy o Leonardo, chyba o tym projekcie. Nie wiem, czy nie należałoby panie starosto sprawdzić, jaki jest stan tego zdrowia psychicznego po COVID-zie, bo to dotyczy i dorosłych, i dzieci, i młodzieży, bo naprawdę będzie potrzeba na pewno zajęcia się tymi ludźmi, bo ogromny przypływ problemów psychicznych właściwie od najmłodszych dzieci po dorosłych ludzi, a sądzę, że my jako powiat nie jesteśmy kompletnie na to przygotowani. Chciałbym, żeby powstał taki, nie wiem, raport, informacja, jak to wygląda na terenie naszego powiatu, jakie są jednostki, które obsługują tych ludzi, którzy pomagają, bo wiemy o działalności różnych fundacji, ale wydaje mi się, że to jest ciut mało, trzeba by było chyba się nad tym tematem po prostu pochylić. A oczywiście uważam, że to, co zaczęło dyskutować Łukasz i pani Ala, jak najbardziej problem chyba jest na tapecie i też trzeba się pochylić nad nim bardzo mocno. Dziękuję, to tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan radny Jacek Juszkiewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana wicestarosty Henryka Gawora. Jedno mnie zatrwożyło chyba najbardziej, bo moi przedmówcy, którzy uczestniczą w dyskusji realizacji zadania budowy zespołu szkół specjalnych, bądź też szkoły imienia Batalii z jego Kosiby, jakby to nazwać, przesłaniał poprzedniemu zarządowi, jak i temu zarządowi, i chyba każdemu takie przesłanie powinno towarzyszyć, aby trzymać dzieci w zasięgu swoich rąk i jak najbliżej siebie i przede wszystkim, żeby one czuły się dobrze. I zawsze to jest tak, że nie pyta się dzieci albo rodziców, tylko się decyduje za nich samych. Przypomnę poprzedniemu zarządowi, a aktualnie osobom wchodzącym w skład aktualnego zarządu, jak to czyniliśmy, gdy budowany był kampus wielicki i przede wszystkim zespół szkół specjalnych. Jakie warunki techniczne i rozwiązania, to już pan Łukasz radny wspomniał z panem Henrykiem, rozmawiali i pani Aleksandra również. Taka była potrzeba, takie były przeprowadzone badania, takie były oczekiwania. No i przede wszystkim nie zapomnijmy o tym, o czym pani Aleksandra mówiła, to decydowała również w większości pani dyrektor. Przecież to wspólnie przygotowywaliśmy takie warunki, aby ta szkoła nie tylko mogła przyjąć, bo jak pamiętamy,
było bardzo mało dzieci w naszej szkole i ona miała dać możliwość właśnie zwiększenia tej ilości dla naszych dzieciaków z powiatu. I pamiętacie, w 2014 roku, gdy oddawaliśmy kampus wielicki, powiat wielicki mógł się zaszczycić i szczycił się tym faktem i informacjami o najlepszej tego typu uczelni w województwie małopolskim, szkole w województwie małopolskim. W związku z powyższym, na tamte czasy wiemy o tym, że mieliśmy Mercedesa. Jeżeli mamy dzisiaj podjąć decyzję o budowie takiej nowej szkoły, to na pewno musi być to Mercedes. Nie wiem, czy mamy tę świadomość, że nie tylko ważna jest lokalizacja, ale myślę, że to, o czym pan Łukasz Sadkiewicz również powiedział, ważne jest, by jeśli budowa, to pomyślmy wspólnie nad tym, żeby jednak utworzyć to w bliskości kampusu wielickiego, bo ta nazwa funkcjonuje, ten twór istnieje, ludzie do tego się przyzwyczaili, dzieci też. Co mnie tylko zaniepokoiło, to wypowiedź pana wicestarosty o tym, żeby dzieciaki wyprowadzić stamtąd, bo jest im tam źle, bo w takim molochu i przy takim, nie wiem, nagłym natłoku nie mogą funkcjonować, czy nie mogą być i tak dalej. To jest... Henryku, nie wiem, skąd ty masz takie informacje, ale warto by z powrotem sięgnąć chyba do opinii małopolskiego kuratora oświaty i wielu innych specjalistów w tej dziedzinie. I pani Aleksandra również o tym wie, i pan Stanisław, że to te opinie były bardzo pozytywne takiego rozwiązania, które powiat wielicki podjął, czyli totalnej integracji, bliskości dzieci. Jak do tej pory, z tego co ja słyszę i widzę, nikt się nie żalił, ani pani dyrektor, ani rodzice, ani żadne dziecko. Wszyscy byli zadowoleni, wspólne imprezy, ani uczniowie PC Kaziu się nie w jakiś sposób radzili sobie i na sali gimnastycznej, i na auli. Więc to uważam jest bardzo duży błąd, panie wicestarosto. Nawet rozprzestrzenianie tego typu poglądu, burzącego całą koncepcję, która była. Byliśmy jedyne rozwiązanie w kraju. Jedyne rozwiązanie w kraju, takie, które zaowocowało wśród innych tego typu rozwiązania, są do dnia dzisiejszego czynione. W związku z powyższym jak najbardziej popieram inicjatywę budowy, że zbudowaliśmy wspólnie bardzo dobrą markę, jaką jest Kampus Wielicki, jakim jest PC Kaziu, jaki jest szkoła imienia brata Alizego Kosiby, że jest taka atrakcyjna i cieszy się takim zainteresowaniem, to o potrzebach nawet już nie musimy mówić. Trzeba po prostu to robić, tylko bardzo was proszę o to, by ten dialog był prowadzony o tym, nic o nas bez nas, z rodzicami, dziećmi, nauczycielami, panią dyrektor, radnymi, bo to jest naprawdę na kolejna bardzo ważna decyzja na kolejne 20 lat. W związku z powyższym, żebyśmy gdzieś nie chybili. Ja na razie dziękuję, później jeszcze jakby mógł panie przewodniczący, poproszę jeszcze o głos w dyskusji. Oczywiście dziękuję bardzo. W kolejności pan radny Lech Mankiewicz, bardzo proszę. Szanowni państwo radni, ja tak cofam się historycznie do momentu, jak powstawał, jak pierwsze ruchy były budowy kampusu i pamiętam, że otwarcie rozmawialiśmy, jak to ma być. Ja to pamiętam, wtedy byłem szefem edukacji, PO szefa edukacji, i właśnie to był jakby mój pomysł, ale później bardzo szybko przez wszystkich podchwycony, żeby to było w jednym miejscu, jedna i druga szkoła. Myśmy zapomnieli tutaj przy tej dyskusji o jednym bardzo ważnym słowie – integracja. I wtedy też o tym mówiliśmy, że te dzieci dzięki temu, że obcowały z innymi dziećmi, także się jakby rozwijały. Ja tutaj powiem państwu, że wielokrotnie się zastanawiałem, czy to był dobry pomysł, czy to jest dobry pomysł. I
jeżeli teraz mówimy o budowie nowej szkoły, to dwoma rękami się podpisuje, aczkolwiek decyzje poprzednie uważam za bardzo dobre, za jedyne wtedy możliwe do realizacji i na pewno powiem szczerze, że przyniosły tylko same plusy tej szkole. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Widzę pana radnego Bogusława Trzaska, że się zgłasza, ale przed panem radnym jeszcze była pani Zanna Kurtyka, widziałem, podnosiła rękę. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie zająć, wypowiedzieć się właściwie na temat, który tutaj budzi takie emocje. Ja rozumiem, że państwo jesteście bardzo sentymentalnie, emocjonalnie związani z ideą kampusu. To się nie dziwię, bo to duże osiągnięcie. Ja akurat nie jestem, bo nie było mnie tutaj w powiecie gdyńskim w tym czasie, więc proszę o usprawiedliwienie. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że w 2019 roku, jeszcze przed COVID-em, Komisja Zdrowia się z wizytą do szkoły specjalnej i no, dość dużo danych pozbieraliśmy. Zresztą raport z tej wizyty powinien być dostępny. I niestety no, muszę tutaj poprzeć pana wicestarosty, bo to nie były nasze przemyślenia, tylko to były dane, które pozbieraliśmy od pani dyrektor, pozbieraliśmy od pracowników socjalnych tej szkoły, pozbieraliśmy od nauczycieli. I to rzeczywiście jest duży problem, ta lokalizacja. To jest stan zdrowia dzieci, stan psychiczny tych dzieci. Niestety w wielu wypadkach na to, co nam się wydaje, że możemy im zaoferować, czyli na integrację. One rzeczywiście powinny mieć taką swoją bazę, gdzie będą się czuć bezpiecznie. Podstawą wychowania, czy podstawą egzystencji jako takiej, takich spokój i poczucie bezpieczeństwa. Także sama idea budowy takiego ośrodka dla tych chorych oddzielnie, mniej więcej no, wiem, jak wygląda świat szkół zawodowych czy technikum i tej młodzieży, która tam chodzi. Wiem, jakie jest natężenie hałasu, natężenie ruchu. To wszystko destabilizuje chorych z chorobami, którzy są uczniami tej szkoły. Więc dla ich dobra, to zresztą naprawdę nie trzeba daleko szukać. Wystarczy przejść, porozmawiać z rodzicami, które przywożą te dzieci. Notabene nie mają w ogóle gdzie zaparkować. Rozmawiać z nauczycielami czy z pracownikami socjalnymi, żeby się zorientować, jaki ogromny to jest problem połączenie tych dwóch szkół. To, co chcieliśmy zaoferować w ramach integracji, to jest dla osób, które potrafią funkcjonować w społeczeństwie, znaczy dla dzieci czy dla młodych dorosłych, które w jakiś sposób odnaleźć. Tutaj niestety w większości wypadków ten stan upośledzenia jest taki, że odnalezienie się jest niemożliwe. Przykro mi, że to mówię, ale tak niestety to wygląda. Smutną prawdą jest również to, że wraz ze wzrostem zaludnienia powiatu wielickiego wzrasta ilość dzieci upośledzonych. No to jest też skutek postępu medycyny, ale też degradacji cywilizacyjnej społeczeństwa, która niestety odbija się na najmłodszym jak w lustrze. Ja mam nadzieję, że my bardzo pomożemy rodzicom i dzieciom, budując im azyl. I też tak jak nie przeskoczymy pewnego szczebla, tak, poziomu, w porównaniu na przykład do Krakowa ze szkolnictwem średnim, zawsze gdzieś tam będziemy w tyle, czy to technikum, czy to liceum, tak mamy szansę stworzyć taką nową markę, nową jakość, która będzie jakby no symbolem powiatu wielickiego dla powiatów ościennych, czy dla Małopolski. Tutaj no, nawiązując do wypowiedzi pana Jacka, kontynuując tą dobrą tradycję, no bo
to, co było dobre kilka lat temu, częściowo się już zaktualizowało. Musimy iść do przodu, musimy nadążać za potrzebami i za zmianami, które generuje no, taki, a nie inny postęp cywilizacyjny, albo też niestety degradacja emocjonalna i psychiczna. Także chciałam tylko powiedzieć, że to jest problem, który Komisja Zdrowia już analizowała. My oglądaliśmy te warunki, pozbieraliśmy wypowiedzi, wygenerowaliśmy sobie też swoje stanowisko. No i jak najbardziej muszę zaznaczyć, że pan Henryk Gawęda, taka jest opinia tych pracowników szkoły, ale z tego Kosiby i rodziców również. Także no cóż, chyba przyszedł czas, żebyśmy poszli do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pan radny Bogusław Trzaska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja się przysłuchuję dyskusji i od 40 minut w ogóle nie mówimy na temat raportu o stanie powiatu, tylko mówimy na temat budowy szkoły. Pamięta pan starosta, pan wicestarosta, członkowie komisji, że sam wnioskowałem na posiedzeniach tych komisji, żeby zwołać sesję, która będzie dotyczyła tego tematu i tylko tego tematu, żeby tą sprawę omówić dokładnie do spodu, jak to się mówi, z wszystkimi aspektami. W tej chwili mówimy o rzeczach, które w ogóle nie dotyczą raportu o stanie powiatu. Właściwie nie powinny być osoby, które mówią na temat rozbudowy szkoły, nie powinny być dopuszczane do głosu, bo mówią po prostu nie na temat. Zmobilizujmy się albo zróbmy to w wolnych wnioskach, skończmy tą dyskusję. A teraz, jeżeli ktoś ma wnioski do raportu, niech złoży te wnioski, przegłosujmy raport, przegłosujmy wotum zaufania i idźmy dalej. A tak to będziemy dyskutować w nieskończoność, bo każdy będzie swoje zdanie chciał tu przedstawić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Podzielam zdanie pana radnego. Bardzo proszę, pan radny Jacek Juszkiewicz, jeszcze się zgłasza? Nie, to już nie. Dziękuję panie przewodniczący. Do pana kolegi radnego Bogdana. I tak właśnie niektóre sesje potrafią trwać 12 godzin, proszę pana, bo tak się dyskutuje. Ja wiem, że my jesteśmy bardzo kulturalną radą, no i też gratuluję. I tutaj akurat zgadzam się z tobą, panie Bogdanie. Natomiast pozwólcie, że ja już nie będę wracał do wypowiedzi pani radnej Zuzanny. Oczywiście też się z panią zgadzam, że pewne modyfikacje i pewne uwarunkowania i wszystko, co do nas się zmienia i należy to akceptować i należy odpowiadać na potrzeby. I ja tylko nie wiedziałem o tym, o czym pani dziękuję bardzo przedstawiła, że odbyły się takie spotkania i że są takie gdzieś opracowania. Myślę, że pan starosta dobrze by było, żeby na następną sesję takie opracowanie nam wysłał, żebyśmy mogli podyskutować. Wierzę, że to już będzie sesja stacjonarna, w związku z powyższym będziemy mogli naocznie to obejrzeć. Natomiast ja, tak jak też w mojej wypowiedzi wcześniej, czując tą obawę, to tutaj też pragnę sprostować to, co kierowałem pod adresem pana wicestarosty. Ta informacja mi teraz wystarczy. Proszę tylko o to, abyście wzięli pod uwagę, że jest to temat bardzo poważny i fajnie by było, żebyśmy wszyscy uczestniczyli w tych spotkaniach z tymi rodzicami, z tymi nauczycielami, z tymi wszystkimi osobami, które są żywo zainteresowane tym, już okazuje się, po niewielu latach palącym tematem, na który trzeba jak najbardziej odpowiedzieć. Panie przewodniczący, i jeszcze w temacie raportu, to o czym mówiła pani i pytała pani radna Ewa Ptasznik. Otóż, będę odpowiadał bardzo krótko, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, tak, ono jest w fatalnym stanie, jeśli chodzi o powiat wilicki i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Myślę, że nie tylko wiodący prym to jest powiat wilicki, myślę, że jest to cała Polska i inne kraje. Piętno tego półtorarocznego pandemicznego trudu odcisnęło się na wielu.
I coraz więcej, wystarczy włączyć tylko telewizję i posłuchać. Programy, szczególnie śniadaniowe, to tam można posłuchać, jak wygląda zdrowie psychiczne już nie tylko u dzieci i młodzieży, ale u osób bardzo psychicznie do tej pory odpornych. Jeśli chodzi o krótko tylko informację, zdrowie psychiczne dla osób dorosłych, jest realizowany ten projekt, jak wiecie, szanowni Państwo, też byliście tam na miejscu, przez Fundację Leonardo, właśnie tam przy kampusie Wielickim, w tymże jednym baraku. On, ten projekt unijny, z dofinansowania unijnego, kończy się we wrześniu. Co będzie dalej? Zobaczymy, czas pokaże. Warto, jeśli powiat Wielicki byłby zainteresowany, a uważam, że tak powinno być, no to powinien się tym zainteresować. Tu już odpowiadam pani Ewie. Jeśli chodzi o projekt, przypomnę tylko o to, o co pani Ewa też pytała, dla dzieci i młodzieży, no to jak pamiętacie państwo, nasze burzliwe spotkania na sesjach, czy będziemy wchodzić w projekt, czy nie wejdziemy w projekt, czy damy pieniądze, czy nie damy pieniędzy. Wszystko skończyło się fiaskiem, pomimo tego, że możliwości były. Powiat Wielicki nie przystąpił, zarząd nie przystąpił z panem starostą do tego projektu, co skutkuje do dzisiejszego dnia. Tematu nie ma. I nie odpowiem pani. Wiem tylko tyle, że tego typu profilaktyka jest prowadzona w tym projekcie dla dorosłych przez PCPR. Zapraszam. Ja nie mogłem wziąć udziału w tym pierwszym pikniku, teraz będzie drugi piknik 30 czerwca. Zdrowie zaczyna się w głowie, warto popatrzeć i podglądnąć, jak to wszystko tam funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o to miejsce, to tam Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego, tam się odbywają wszystkie tego typu zajęcia. Natomiast co z dziećmi i młodzieżą? No, temat jest otwarty, myślę, że będzie rozwojowy. To jest kolejny czas do poświęcenia długich, że tak powiem, debat i konsultacji społecznych. Zapewniam cię, Jacku, że zarząd bywa na tych piknikach. Jesteśmy bardzo... Byliście. No bo teraz będzie drugi jeszcze, bo tam ci, co nie dali rady właśnie być wcześniej, dlatego jest drugi raz zrobiony. Jesteśmy. Także zapraszam, bo fajnie będzie. No, tak myślę. Dobra, no to do zobaczenia. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tyle na razie. Dziękuję bardzo. Pan starosta Gawor? Ja tylko jeszcze jednym zdaniem. To moja wypowiedź nie była moim wymysłem, tylko na podstawie analizy. My co miesiąc spotykamy się z dyrektorami, cały czas analizujemy sytuację i nie ma miesiąca, żeby nie było problemu właśnie szkoły specjalnej. Powiem więcej, zatrważające było to, kiedy w zeszłym roku pani dyrektor powiedziała, że ona musi przerobić szatnię na salę lekcyjną, bo już nie ma gdzie wsadzić tych dzieci. I to jest właśnie problem. To jest problem, który się pojawiał, a to, że sytuacja się zmienia, to ja przypomnę, że wracając historycznie, Lechu, do sytuacji kampusu Wielickiego, ja byłem dyrektorem zespołu szkół, który potem został przekształcony w kampus Wielicki i pamiętam, gdy komisja oświaty maglowała mnie, gdy przyszedłem do powiatu z pomysłem budowy nowej szkoły, twierdząc, że ten obiekt, którym teraz jest starostwo, nie uwłacza jakby tutaj oświacie i uczenia dzieci. I moim pomysłem i potem ówczesnego pana starosty było to, aby ten kampus Wielicki powstał, czy ta szkoła średnia. No i pamiętam, kto był wtedy jeszcze przeciwko tej sytuacji, ale już nie wracajmy do tego. Sytuacja się zależy od punktu siedzenia, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w temacie raportu chciałby zabrać głos? Pan radny Łukasz Statkiewicz, tak? Tak, jeszcze kończąc. Jeszcze kończąc, panie przewodniczący, ten temat, bo ten temat jest naprawdę ważny i on mieści się w ramach raportu, o którym rozmawiamy, bo jest to jednak infrastruktura edukacyjna, ale cieszę się, że ta nasza rozmowa, ta nasza dyskusja może stała się takim zalążkiem nie tylko do rozmowy na temat budowy nowej siedziby Szkoły Brata Lezego Kosiby, ale również i do rozbudowy kampusu, więc bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Aleksandra Szusarek. Ja tak bardzo szybko, ponieważ ja się tutaj samodyscyplinuję. Chciałabym tylko odpowiedzieć Jackowi, czyli byłemu staroście. Chciałabym powiedzieć, że ja pamiętam od początku, odkąd powiat powstał, marzyliśmy o tym, o tej szkole. I ogromnym dobrodziejstwem, ogromnym jest szkoła, która w tej chwili funkcjonuje, która już jest za mała. Jest tyle
potrzebujących, ale wtedy naprawdę to było ogromne dobrodziejstwo i do tej pory zresztą. Także dziękuję za wszystko. Bardzo dziękuję pani radnej. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie zamykam tą debatę, której następstwem jest uchwała w sprawie udzielenia zarządowi powiatu bielickiego wotum zaufania. Przystąpimy do głosowania tego projektu uchwały. Będę odczytywał nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniowski Tomasz. Panie przewodniczący, jestem za, ale się zgłaszają osoby do wypowiedzi. Nie wiem, czy... A nie zauważyłem. Ktoś jeszcze się zgłasza? Ale skończyliśmy już. Przed zakończeniem debaty nikt się nie zgłaszał, nie widziałem. Okej, okay, no to ja jestem za. Ja się zgłaszałem, machałem, ale... No... No nie było widać akurat, żebyś machał, ale to dobrze, to przeszedł do innego to bardzo punktu, proszę. My się cofamy do tyłu, no trochę jest nie tak. Dobrze, to jeszcze pan... Ja to sobie na końcu powiem. Szanowni państwo, proszę o ciszę. Nie. Bardzo proszę, pan Lech Pankiewicz krótko i pani Anna Polańska. Ja dziękuję za głos. W takim razie pani Anna Polańska, bardzo proszę. Ja chciałam tylko przedstawić stanowisko Klubu Koalicji Obywatelskiej na temat wotum zaufania i... Proszę bardzo. Więc tak, stanowisko Klubu Koalicja Obywatelska w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego. Realizacja budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok bez wątpienia ma swoje plusy i minusy. Po stronie plusów zdecydowanie należy wskazać zmniejszenie zadłużenia. Jednak wątpliwości budzi sposób postępowania starosty wielickiego oraz zarządu względem radnych opozycji. W 2020 roku zdarzały się sytuacje, kiedy podczas sesji próbowano przeprocedować projekty uchwał budzące wiele wątpliwości, a dyskusje były urywane z powodu wyczerpania możliwości zabrania głosu przez poszczególnych rad. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku udzielenia pomocy finansowej powiatowi bocheńskiemu w celu organizacji na terenie Wieliczki punktu wymazowego. Dyskusja została przerwana, projekt uchwały przyjęty, natomiast do realizacji uchwały nigdy nie doszło. Radni podnosili, że istnieje możliwość organizacji punktu wymazowego bez udziału szpitala i tak też się stało w przeciągu dni. I tego typu sytuacji było kilka. I między innymi w związku z tym radni Koalicji Obywatelskiej zagłosują w sposób zróżnicowany w zależności od tego, jakie jest ich własne zdanie. Bardzo dziękuję za głos. Dziękuję bardzo za to stanowisko. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, jeśli tak, to proszę powiedzieć, abym to usłyszał. Leszek Pankiewicz w takim razie. Jednak, bardzo proszę. Szanowni państwo radni, mój poziom zaufania wobec pana starosty nie zmienił się, jest konstans. Pan starosta w ciągu całego roku 2020 nie zrobił nic, żeby zmienić mój punkt myślenia. Natomiast boleję, że mam tylko jeden głos, nie ma personalnego głosowania na innych członków zarządu, bo tam moja opinia jest ze wszechmiar pozytywna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie słyszę, nie widzę. W takim razie zamykam. Jeszcze ja, panie przewodniczący, jeszcze ja. Bardzo proszę. Bo jeśli jesteśmy już w tym punkcie, ja również podzielam zdanie kolegi Leszka. Co prawda, zaufanie okazujemy panu staroście i całemu zarządowi. Do zarządu nie mam nic, natomiast do działań pana starosty chciałbym powiedzieć parę zdań, które później będą świadczyć o moim, a nie innym głosowaniu. Więc po pierwsze tak, nie podoba mi się stosunek rozmów i szantażowania samorządowców w przypadku dróg powiatowych, że jeśli dany samorząd, dana gmina nie dołoży własnych środków, to wówczas drogi powiatowe nie będą realizowane. No, przypomnę, że są to drogi powiatowe, więc teoretycznie one są w całej części w ramach powiatu, więc
to też nie jest sposób do prowadzenia rozmów, do zaczynania dyskusji z samorządem. Ja przypomnę, że przez wiele lat jako samorząd, jako powiat byliśmy wykazywani i wskazywani na ten taki, można powiedzieć, idealny, że bez względu na różne poglądy i polityczne danych samorządowców byliśmy zawsze w stanie siąść do jednego stołu i uzgodnić kluczowe dla powiatu, dla rozwoju danych gmin rzeczy i inwestycje, i tak faktycznie się działo. Natomiast dzisiaj akurat tych rozmów nie ma. Dwa, jestem pełen obaw co do budowy inwestycji przy liceum ogólnokształcącym, dlatego że pan starosta planuje tam zrobić parking dwupoziomowy z pełnowymiarową halę sportową i boisko na zewnątrz. Proszę sobie wyobrazić wykop dla tej inwestycji zaledwie w odległości 4 metrów od ściany budynku szkoły istniejącej. Żeby zrobić parking wielopoziomowy, dwupoziomowy, to musimy zagłębić się na przynajmniej 7 metrów w głąb. Będzie to stwarzało ogromne niebezpieczeństwo dla budynku szkoły, jak i bardzo duże koszty inwestycyjne, żeby to zrealizować. Dwa, żeby sala pełnowymiarowa miała swój określony wymiar i spełniała to minimum, to ona musi mieć 7,5 metra wysokości do rozgrywek pierwszoligowych. Plus wysokość na technologię, plus boisko na dachu tego budynku i całe okratowanie, żeby piłki czy tam inne rzeczy nie wylatywały, nie stwarzały zagrożenia dla przejeżdżających samochodów. Będzie to budynek równej wysokości z budynkiem, który dzisiaj funkcjonuje. To znaczy, że zasłonimy światło dzienne w tych salach. Dla mnie ta inwestycja troszkę jest nieprzemyślana, tym bardziej, że przepaścimy sobie inwestycję, która już miała pozwolenie na budowę, którą można było realizować i którą moglibyśmy już w zeszłym roku uruchomić, i na dzień dzisiejszy miałaby ona dużo mniejsze skutki finansowe dla powiatu, znając dzisiejsze ceny rynkowe stali. Tak tylko powiem, że na początku roku stal kosztowała 3000 czy 2800 za tonę, dzisiaj kosztuje już przeszło 10 tysięcy. Te ceny idą strasznie szybko do góry. Koleżanka Anna wspomniała, że zadłużenie powiatu maleje. Ja akurat nie jestem takim zwolennikiem ciułania tak zwanych środków w budżecie, bo to, co mamy zrobić teraz, będzie dużo mniej kosztowało, niż mielibyśmy robić z własnych środków za kilka lat. Nie będziemy mieć takiej zdolności, może nie będziemy mieć takiej zdolności, albo niewspółmiernie dużo inwestycji zrealizujemy bez zaciągania kredytów. Niefortunna sytuacja również z dofinansowaniem do powiatu bocheńskiego, tych przeszło 200 tysięcy na zakup aparatury do wymazów, również uważam za brak przemyślanej, brak przede wszystkim informacji, bo na tym posiedzeniu nie wiedzieliśmy, ile dokładnie tych wymazów będzie, jak one będą realizowane i gdzie one będą realizowane. Nie podobają mi się również pana starosty posunięcia kadrowe. Mówię tutaj o Jurku Smalewskim, mówię o Agnieszce. Byli to radcy prawni, którzy przez wiele lat pracowali w starostwie, mieli bardzo duże doświadczenie w samorządzie. Zastąpiono ich kancelarią prawną, która nie w każdym momencie i nie dla każdego urzędnika może być dostępna pod pozorem oszczędności. Z innych z kolei przesuwamy na inne stanowiska tylko po to, aby zatrudnić swoich znajomych czy tam osoby, z którymi wcześniej pracowaliśmy. Więc dlatego parę tych rzeczy pozwoliłem sobie wymienić, aby uzasadnić moją decyzję odnośnie wstrzymania się od głosowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan starosta i następnie pan Lech.
A ja może przed panem starostą, bo to jedną rzecz wyjaśni. Proszę bardzo. Ja tylko do Łukasza w sprawie naszej sali gimnastycznej przy liceum. Chciałem cię prosić, żebyś nie krytykował, a przede wszystkim nie pozwolił po prostu innym marzyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę pan starosta. Proszę państwa, no wiem, że niektórzy szczególnie mnie lubią, w związku z tym stąd te wystąpienia. Natomiast ja tak racjonalnie się ustosunkuję do tych wystąpień, zwłaszcza Łukasza, bo użyłeś sformułowania, że samorządy są szantażowane, jeśli chodzi o realizację dróg, no i rzekomo przeze mnie, bo uważasz, że pozostali członkowie zarządu nic z tym nie mają. Otóż przypomnę ci, że program związany z realizacją dróg został przyjęty przez zarząd jednogłośnie i w oparciu o... Co tam jest? Czy mnie słychać? Bo coś tutaj skoczyło. Jednogłośnie tak, i w oparciu o te doświadczenia, które miały miejsce poprzednio. Ze względów różnych, czy to Światowych Dni Młodzieży, czy też konieczności pozyskania wójtów, burmistrzów, zrezygnowaliście z udziału gmin, a powiem, że w poprzednich kadencjach, i to licząc od trzeciej kadencji do czwartej, udział gmin w budowie dróg, chodników sięgał nawet 60%. Mam umowy, każdemu zainteresowanemu mogę je przedstawić. Także to wy, Łukasz, doprowadziliście do sytuacji, w której samorządy nie płacą, ale ze względów, można powiedzieć, prawie że korupcji politycznej. Krytykowanie, jeśli chodzi o parking przy szkole i budowę hali sportowej przy liceum. No mówisz, że nie wykonano analiz. Tak naprawdę to wy nie dokonaliście żadnych analiz, żadnych obliczeń. Dokumentacja, która została przygotowana, nie posiadała w ogóle dokumentacji technicznej, czyli tak zwanych projektów wykonawczych. Było to tylko pozwolenie na programie minimum, oparte o właściwie tylko i wyłącznie ten zakres, który był realizowany. A ja nie wyobrażam sobie, żeby taka hala mogła funkcjonować bez parkingu. Jeśli chodzi o twoje obawy odnośnie parkingu, spotkamy się za rok, dwa i zobaczysz, że są technologie i to powszechnie dostępne, które pozwalają realizować takie zadanie, ale że nie robiliście takich analiz, no to nie wiesz o tym. Jeśli chodzi o zagrożenie dla samochodów, boiska, które będzie na dachu, sami żeście proponowali takie rozwiązanie, nie wiem dlaczego żeście się z niego wycofali. Dzisiaj zamknięty piłkochwyt na górze tej hali rozwiązuje ten problem i myślę, że to również są rozwiązania dostępne w dzisiejszych czasach. Jeśli chodzi o skutki finansowe są obliczone na obecną sytuację. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak to się będzie rozwijało w sensie finansowym. Później być może, że będzie drożej, być może, że będzie taniej. Szukamy rozwiązań, analizujemy tematy, ażeby zarówno te koszty obniżyć, jak i również jeśli chodzi o te koszty czasowe, czyli skrócić realizację całego przedsięwzięcia, bo również jest to możliwe, tylko my tak naprawdę analizujemy to. Ja z żadną taką analizą nie spotkałem się ze strony poprzedniego zarządu. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące słuszności budowy tego parkingu, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi i każdy dwoma rękami się podpisuje pod tym, że nawet jeśli będzie to drożej kosztowało, to wybudowanie tam, w tamtym rejonie parkingu jest po prostu koniecznością, chyba że gmina Wieliczka ma inny pomysł i wybuduje gdzieś tam w pobliżu parking. Wtedy zrezygnujemy, bo wiadomo, będziemy mieli wtedy oszczędności.
nie widzę w tym temacie żadnego problemu. Jeśli chodzi o zadłużenie i tą taką sugestię, że lepiej się zadłużać i wykorzystać jakoś ten termin, ten czas obecny. No, jeśli chodzi o halę, to masz przykład. Staramy się działać szybko, konsekwentnie, ale żeby efekt był również konkretny, a nie zrobienie czegoś, co będzie tylko efektem jakichś tam układów czy innych, nazwijmy to, sytuacji bliżej niedookreślonych. Uważam, że obecnie zarząd zadłuża się tam, gdzie pozyskuje środki. Wy zadłużaliście się cały czas, praktycznie nawet w niektórych przypadkach nie starając się pozyskania środków, bo jeśli chodzi o kilka kwestii, a w tym nawet realizację dróg w 2018 roku, jeśli chodzi o pozyskanie środków, to było to na poziomie co najmniej mizernym. Sprawy kadrowe przedstawione przez ciebie mają się nijak do sytuacji na przykład z 2007 roku, kiedy totalnie byli zwalniani tak zwani ludzie kociołkowi i to bez podania nawet sensownych przyczyn. W moim przypadku muszę powiedzieć, że jedynie redukcja, jeśli chodzi o biuro prawne, była uzasadniona zarówno względami organizacyjnymi, jak i również finansowymi i myślę, że to była jedyna sytuacja, w której doszło do zwolnienia pracowników. W pozostałych przypadkach, tak jak powiedziałem, podniesienie poprzeczki spowodowało to, że niektórzy po prostu przeszli gdzieś indziej do pracy, no bo poprzeczka była i jest bardzo wysoko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan Łukasz Statkiewicz. Panie starosto, jeśli chodzi o salę gimnastyczną, halę sportową i siedzibę MOS-u, jestem jak najbardziej za i pierwszy będę gratulował panu, jeśli to wypali w tym zakresie, który pan przedstawiał. Natomiast ja tylko zwracałem uwagę na niebezpieczeństwo w wykonaniu tej inwestycji i żeby to nie było tak, że za dwa lata się spotkamy i pan będzie mówił, że niestety po analizach pańskich czy tam innych osób niestety nie da się zrealizować tego projektu. Mi jak najbardziej zależy na realizacji tego zadania i chcę, żeby ono było jak najszybciej zrealizowane, bo wiemy, w jakich warunkach dzisiaj znajduje się MOS i w jakich warunkach dzieci ćwiczą i nieraz muszą korzystać z innych zewnętrznych sal. Więc do tego mówiłem. Pozostałe pana odpowiedzi pozostawiam bez ustosunkowania się. Ja rozumiem, że ma pan takie prawo kadrowe. Ja tylko też wskazywałem na to, co mi się nie podobało w tych pańskich działaniach. No, każdy może przedstawiać sytuację jak on to widzi, natomiast ja przedstawiłem mój punkt widzenia na tą sprawę, zwłaszcza, że jeśli chodzi o sprawy kadrowe, zmianę regulaminu organizacyjnego i parę innych kwestii, no to są decyzje, które podejmujemy wspólnie z zarządem, także wbrew pozorom większość tych decyzji, nawet jeśli ja podejmuję, to są podejmowane najczęściej w konsultacji z zarządem, bo uważam, że tak powinno to wyglądać. Natomiast nie obawiaj się, Łukasz, co do kwestii technicznych. Myślę, że za dwa lata możemy iść o zakład, że nic tam się nie wydarzy, bo rozwiązania są przygotowane. Sala nie powstanie. Są przygotowane analizy i obliczenia dotyczące realizacji całego przedsięwzięcia. W związku z tym ja nie widzę tutaj na dzień dzisiejszy żadnego zagrożenia. Zresztą podobne uwagi były odnośnie komendy policji. Pamiętam tutaj, nie pamiętam już kto, ale ktoś podnosił, że w tym terenie nie ma szans na to, żeby taki budynek powstał, że jest zagrożenie i tak dalej. Jakoś roboty lecą, nic się nie dzieje. Owszem, zabezpieczenia muszą być wykonane, bo takie są po prostu wymagania techniczne i nikt przy, za przeproszeniem, zdrowych zmysłach nie będzie budował czegoś na wariackich papierach. Dzisiaj można nawet na bagnach budować
pod warunkiem, że robi się to zgodnie z pewnymi rozwiązaniami i z pewnymi reżimami technologicznymi. I w związku z tym na dzisiaj nie ma tematu, moim zdaniem, czy można zrobić, czy nie można, tylko pytanie, za ile i w jak długim czasie. Dziękuję. Przyjmuję bardzo. Wyzwanie. Dziękuję. Pan radny Jacek Juszkiewicz, bardzo proszę. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Ja to jest znowu bardzo krótko, tylko do pana starosta Adama Kociołka. No, to wygląda w ten sposób, że każdy ma swoją poprzeczkę. W 2007 roku też była wysoko postawiona poprzeczka i też niektórzy nie dali rady. Koniki były za słabe. Wszystko tylko zależy od tego, jaki jest bieg i w jaki sposób się potem odprowadza konia do stajni. Natomiast tutaj brakowało, panie starosto, i musi pan to niestety przyjąć od nas, ode mnie i zrozumieć. Zabrakło troszeczkę w niektórych momentach po prostu zwyczajnej ludzkości i kultury względem tych, którzy musieli ustąpić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan starosta. No, Jacek, jeżeli tak mówisz, to ja ci powiem, że w 2007 roku zwolnionych zostało i później musieliście płacić odszkodowania dla 5 pracowników. Ja niestety musiałem tylko rozwiązać umowę o pracę z jednym pracownikiem, który został od razu, uzgodniłem z nim kwestię odprawy, nawet nagrody i tutaj temat był załatwiony na tyle, na ile się dało, naprawdę w sposób, moim zdaniem, bardzo polubowny. I tyle. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie słyszę, nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Będę odczytywał nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan radny Broniowski Tomasz. Jestem za. Pan radny Burda Piotr. Jestem za. Pan radny Chlebda Janusz. Jestem za. Pani radna Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan radny Gawor Henryk. Jestem za. Pan radny Juszkiewicz Jacek. Przyjmuję się. Pan radny Kusek Maciej. Jestem za. Pan radny Kociołek Adam. Jestem za. Pani radna Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan radny Kierc Stanisław. Jestem za. Pan radny Nowak Piotr. Jestem za. Pan radny Paluch Jakub. Jestem za. Pan radny Pankiewicz Lech. Jestem przeciw. Pani radna Polańska Anna. Jestem za. Pan radny Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Pani radnej Ptasznik Ewy już z nami nie ma. Pani radna Rybicka Kajtochaneta. Jestem za. Pan radny Satkiewicz Łukasz. Wstrzymuję się. Pani radna Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan radny Stanek Szczepan. Jestem za. Pani radna Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani radna Trojańska Urbanik Edyta. Za. Pan radny Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan radny Wajda Piotr. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta przy jednym głosie sprzeciwu i przy dwóch głosach wstrzymujących się. Bardzo dziękuję. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu wielickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 oraz artykułu 19 ustęp 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach przewodniczący Piotr Koczanowski, członkowie Piotr Józefczyk oraz Jolanta Nowakowska postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Wielickiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok oraz zaopiniować pozytywnie informacje o stanie mienia powiatu wielickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
uzasadnienie. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wydając niniejszą opinię, oparł się na danych i informacjach zawartych w sprawozdaniach budżetowych typu RB, o których mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, o których mowa w artykule 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, opracowanych na podstawie rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok, o którym mowa w artykule 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia sporządzonej na dzień 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu dostarczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 30 marca 2021 roku wraz z informacją... Bardzo proszę pana radnego Prokwicza Zdzisława o wyłączenie mikrofonu. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu dostarczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 30 marca 2021 roku wraz z informacją o stanie mienia powiatu wielickiego. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie po zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniem opisowym i sprawozdaniami budżetowymi oraz informacją o stanie mienia stwierdził, co następuje. Przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu wielickiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu wielickiego zostało opracowane w wymaganej prawem szczegółowości. W sprawozdaniu uwzględniono zgodnie z artykułem 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wielkości planu i wykonania pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu a sprawozdaniami budżetowymi typu RB. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 13 739 892 zł i 85 groszy. Realizacja podstawowych wielkości budżetu przedstawiała się następująco. Dochody budżetu plan w kwocie 106 170 906 zł i 6 groszy wykonano w kwocie 117 914 zł i 3 grosze, to jest na poziomie 110,8% planu. Wydatki budżetu plan w kwocie 108 959 701 zł i 2 grosze wykonano w kwocie 103 971 021 zł i 18 groszy, to jest na poziomie 95,42% planu. Wydatki majątkowe plan w kwocie 25 188 526 zł i 75 groszy wykonano w kwocie 23 071 956 zł i 90 groszy, to jest na poziomie 91,6% planu. Przychody plan w kwocie 6 847 749 zł i 96 groszy wykonano w kwocie 18 937 373 zł 68 groszy, to jest na poziomie 276,55% planu. Rozchody plan w kwocie 4 558 955 zł wykonano w kwocie 4 058 955 zł, to jest na poziomie 100% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan długu powiatu wielickiego zgodnie ze sprawozdaniem RBZ wyniósł 49 milionów 600 tysięcy. Opracowane zbiorcze sprawozdanie budżetowe i sprawozdanie opisowe nie wskazują na naruszenia przepisów normujących w 2020 roku zasady wykonania budżetów przez organ wykonawczy powiatu wielickiego
w relacji, o której mowa w artykule 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia powiatu wielickiego opracowana na dzień 31 grudnia 2020 roku wyczerpuje wymogi określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając powyższe, skład orzekający postanowił, jak w sentencji niniejszej uchwały. Skład orzekający zaznacza, iż niniejsza opinia oparta jest na wynikach analizy przedłożonych przez Zarząd Powiatu Wielickiego dokumentów i dotyczy wyłącznie formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu. Zgodnie z artykułem 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym ocena wykonania budżetu należy do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego oraz do Rady Powiatu Wielickiego, która na podstawie artykułu 12 punkt 6 wyżej wymienionej ustawy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wielickiego. Podpisał przewodniczący składu orzekającego pan Piotr Koczanowski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej na wniosek komisji. Pan przewodniczący Łukasz Statkiewicz słyszy się? Tak, słyszę, okay. Słyszę już sobie. Już sobie panie przewodniczący wezmę. Więc tak, stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego w sprawie wykonania budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wielickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok z dnia 11 maja 2021 roku. Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za 2020 rok, sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, uchwała numer 423.9.2021 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2001 roku, informacji o stanie mienia powiatu wielickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku, komisja stwierdza, co następuje. Już. Jest. Komisja postanawia wystąpić do Rady Powiatu Wielickiego z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wielickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Lech Mankiewicz, bardzo proszę. Nie słychać pana radnego. Pan radny Lech Mankiewicz, tak? Zabiera pan radny głos, bo nie słychać. Wyłączony ma... Tak, zabieram głos. Przepraszam. Proszę. Ten. Panie przewodniczący, szanowni radni. Wydawać by się mogło, że absolutorium to prosta sprawa. Skwitowanie. Wystarczy, że cyferki się zgadzają z lewej na prawą stronę, a Izba Obrachunkowa dała avis favorable. Już się cieszymy, głosujemy, bijemy brawo, gratulujemy sobie. Z mojego krótkiego bardzo doświadczenia radnego wynika, że najbardziej zadowoleni są ci radni, którzy na temat budżetu wiedzą stosunkowo mało. Moje uwagi ogólne są podobne jak rok temu i nie mam zamiaru ich powtarzać, ale w naszym starostwie, a to mówię głównie do decydentów, nastąpiła pauperyzacja. Pauperyzacja ekonomiczna i intelektualna. Zwalniają się i odchodzą doświadczeni, wykształceni, wspaniali pracownicy, a na ich miejsce przyjmowani są
prosto z podstawowego naboru i zgłaszają się na te wolne miejsca. Lub też są to po prostu znajomi króliczka, a bardzo często na tych etatach mamy wakaty lub pracownicy pracujący, obecni pracownicy pracują na dwóch stanowiskach bez dodatkowej gratyfikacji. Ja nie zawaham się powiedzieć, że jest to selekcja negatywna. A pracodawco co na to? Nic. Udaje, że nic się wielkiego nie dzieje. Zresztą coś tutaj było już na ten temat mówione. Jak swego czasu zapytałem, co robi pan Marek Zadrożniak, to nie dostałem odpowiedzi. Teraz wiem, że wartościuje od długiego okresu czasu stanowiska pracy. A po co to robi? Pewnie po to, aby zyskać dodatkowe oszczędności na funduszu płac i pracownikach. Obecni pracownicy to duma starostwa, to nerw powiatu. A niby starosta chce pewnie, aby jak za jego poprzedniego urzędowania, które już było tutaj wspominanie, około 15 lat temu, wtedy w starostwie było tyle pracowników, co wtedy, a wtedy pracowało w starostwie około 60 osób. Panie starosto, jak tak dalej pójdzie, to z naszego jeszcze w miarę nowoczesnego urzędu powstanie skansen. Pracownicy starostwa to jest jedna z najważniejszych naszych dobroci. Powinniśmy o nich dbać, powinni godnie zarabiać, musimy z nimi rozmawiać, a także mieć do nich bardzo duże zaufanie. Wszystko to dla dobra powiatu wielickiego. Szanowni Państwo, będę głosował przeciwko absolutorium dla pana niby starosty, nie mając nic przeciwko temu, przeciwko zarządowi, pozostałym członkom zarządu. Niestety ten sposób głosowania wyklucza pozytywną opinię dla pozostałych członków zarządu. W związku z tym ponawiam moje jakby wątpliwości i składam je w ręce właśnie pozostałych członków zarządu, mając nadzieję na poprawę sytuacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystąpimy do... Pan starosta? Bardzo proszę. Szanowny Lechu, najdroższy Lechu, jak nieraz mówiłem. Jeśli mówisz o znajomych króliczka, to tak przypomnę w 2007 roku, jakim to cudem weterynarz powiatowy stał się kierownikiem Wydziału Edukacji. Myślę, że to w ramach tego, o czym mówisz, czyli tej wielkiej selekcji negatywnej czy pozytywnej. Być może, że akurat w tamtym czasie takie były prerogatywy ówczesnego zarządu. Negujesz sprawę dotyczącą wartościowania stanowisk pracy. Otóż, proszę Państwa, no niestety wartościowanie stanowisk pracy musiało nastąpić w tym starostwie, ponieważ po pierwsze w 2018 roku, kiedy przyszliśmy jako nowy zarząd do starostwa, brak było nawet schematu organizacyjnego, który jest obowiązkowy dla funkcjonowania tej jednostki. Nie wspomnę o archaicznym regulaminie, który powodował to, że niektóre wydziały wykonywały zadania, które do nich nie należały i odwrotnie. Cały szereg innych spraw dotyczących regulaminu, które
który po prostu był niespójny nawet z tą rzeczywistością, która była do 2018 roku. To tak gwoli tylko tego, co krytykujesz. Dzisiejsze wartościowanie stanowisk to jest przywrócenie czegoś, co funkcjonowało kiedyś, czyli każde stanowisko jest dokładnie opisane i każdy pracownik w zależności od kompetencji wymaganych, kwalifikacji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania ma odpowiednie wynagrodzenie. I cóż pokazała, proszę Państwa, cóż pokazało wartościowanie? No, że właśnie tak zwani znajomi królika z poprzednich lat, którzy mają bardzo wysokie wynagrodzenia, różnią się bardzo w zakresie od pracowników, którzy mają uprawnienia, kwalifikacje i wysoką odpowiedzialność. Chcemy to wyrównać i doprowadzić do naprawdę takiego rzetelnego usystematyzowania płac w starostwie. Nad tym się nikt nie zastanawiał, bo proszę Państwa, w 2014 roku została przeprowadzona na mój między innymi wniosek analiza zatrudnienia w starostwie powiatowym w Wieliczce i okazało się, że zalecenia były bardzo zbieżne z tymi, które teraz są realizowane, tylko nie zrealizowano z nich nic, dokładnie nic. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to jest mowa o nowoczesnym urzędzie i że to jest tak naprawdę, że ma być skansenem i tak dalej. Skansen to był do tej pory w świetle tych faktów, które Państwu przytoczyłem, a na wszystkie te fakty mamy dokumenty. Jeżeli ktoś chce się opierać na opowieściach czy bajaniach pana radnego, to proszę bardzo, może to zrobić. Ale jeżeli ktoś chce faktów, to zapraszam, zawsze mogę je przedstawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Lech Pąkiewicz. Nie będę za długo na ten temat mówił. Uderz w stół, a kobita z wozu spadnie. Ja, panie niby starosto, skończyłem studia magisterskie z tytułem lekarza weterynarii. I chciałbym panu o tym przypomnieć. Weteryniarz to z greckiego popędzacz zwierząt. Ale pan może o tym nie wiedzieć i dlatego no, muszę to powiedzieć. Bo to nie chodzi o moją osobę, bo mnie nie jest się w stanie obrazić ani urazić. Natomiast chodzi o całą moją korporację zawodową. Ale ja mówiłem do ciebie, nie do twojej korporacji. Ale to jednak. Ja jestem prezesem tej korporacji. A to gratuluję. No wreszcie jakieś stanowisko. No trudno, no co poradzimy. Co do tamtych rzeczy, to po prostu kolega starosta po prostu nie rozmawia ze swoimi pracownikami. Nie wie, co się wokół niego dzieje. I to jest całe clue tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan starosta. Czy nie rozmawiamy z pracownikami? No to powiem ci, Lechu, że jest dokładnie odwrotnie, bo przy wartościowaniu stanowisk powstał zespół składający się z pracowników, kierowników. Były przeprowadzone rozmowy z każdym z pracowników na każdym stanowisku na temat jego pracy. A odnośnie tego, o czym mówisz, wykształcenie i tak dalej, no Ferdek Kiepski kiedyś tam powiedział tak, że no, można mieć wykształcenie, ale jak się nie ma trochę ogłady i kultury, to świadczy tylko o człowieku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Jacek Joszkiewicz. Jeszcze momencik, ad vocem. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Wnoszę do pana przewodniczącego o zamknięcie już tego przykrego 15-minutowego filmu, który tutaj się nakręca, bo zaczynamy sobie ubliżać i to już chyba właśnie to, o czym rozmawiają panowie, to chyba to już nie ma najmniejszego sensu. Tak jest. Ja osobiście tylko powiem tak, przywykłem do tego, by kierować w formie tego systemu zoomowatego, kierować się również bezpośrednio do pana starosty twierdzeniem panie starosto, ale w tym przypadku ci, którzy nas oglądają i wszyscy biorący udział w tej sesji, powiem tak, Adamie, powiem ci w ten sposób. Czasami
lepiej nic nie powiedzieć, bo mówisz już takie niedorzeczy, że sam się odsłuchaj później, jak wrócisz do domu, obejrzyj tę sesję i posłuchaj, co powiedziałeś. Bo po prostu zadajesz sobie pytania, odpowiadasz na nie sam. Przeczysz sobie sam co krok. W związku z powyższym, jeżeli jest to skansen, to mam nadzieję, że pracownicy cię słuchają i oglądają. Jeżeli jest to skansen, to współczuję i gratuluję, i przykro mi jest bardzo, poprzednim dwóm zarządom i was biorących udział w tym zarządzie pod zarządzaniem pana Adama. To jest bardzo, bardzo przykro, co powiedziałeś. Nawet jeżeli by to miała być prawda. A nie rób z siebie znowu takiego specjalisty, detektywa, że wszystko masz na karcie, bo nikt tych kart jeszcze nie widział. Mam nadzieję, że to w końcu opublikujesz i pracownicy będą mogli zobaczyć, że przez ostatnie 12 albo 14 lat byli skansenowcami i nic nie potrafili zrobić. Tylko ciekawe, skąd ten powiat ma takie wyniki przez te 14 lat. Najwyraźniej nieukami byli członkowie zarządu poprzednich trzech kadencji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan starosta Kociołek. Nie ja zacząłem, Jacek, temat skansenu i porównywania starostwa do niego, także kierujesz chyba w niewłaściwe miejsce swoje uwagi. Natomiast powiem ci tak, przypomnę, powiedziałem, że to wszystko, co powiedziałem, opiera się na faktach i możecie to sobie sprawdzić. Jeżeli nie wierzysz, służę dokumentami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Zamykam dyskusję nad tym punktem. Przystąpimy do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wilickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wilickiego za 2020 rok. Będę odczytywał nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Pan Broniuski Tomasz. Jestem za. Pan Burda Piotr. Jestem za. Pan Chlebda Janusz. Jestem za. Pani Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Pan Gawor Henryk. Jestem za. Pan Juszkiewicz Jacek. Przyjmuję się. Pan Kusek Maciej. Jestem za. Pan Kociołek Adam. Jestem za. Pani Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Pan Kyrt Stanisław. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Paluch Jakub. Jestem za. Pan Pankiewicz Lech. Jestem przeciw. Pani Polańska Anna. Wstrzymuję się. Pan Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Pani Rybicka Kajtocha Aneta. Jestem za. Pan Satkiewicz Łukasz. Wstrzymuję się. Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Nie słyszę. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pan Wajda Piotr. Pan Wajda Piotr. Jestem za. I jeszcze raz powtórzę. Pani Trojańska Urbani Gedyta. Nie oddała głosu. Szanowni państwo, uchwała została podjęta przy trzech głosach wstrzymujących się, jednym przeciwnym i jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest uchwała w sprawie absolutorium za 2020 rok dla zarządu powiatu wielickiego. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystąpię do głosowania nad przedmiotową uchwałą. Będę odczytał nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymanie się. Broniowski Tomasz. Jestem za. Burda Piotr. Jestem za. Chlebda Janusz. Jestem za. Ciężarek Katarzyna. Jestem za. Gawor Henryk. Jestem za. Juszkiewicz Jacek. Przyjmuję się. Kusek Maciej. Jestem za. Kociołek Adam. Jestem za. Kurtyka Zuzanna. Jestem za. Kyrt Stanisław. Jestem za. Nowak Piotr. Jestem za. Paluch Jakub. Jestem za. Pankiewicz Lech. Jestem przeciw. Polańska Anna. Nie słychać. Wstrzymuję się. Prochwicz Zdzisław. Jestem za. Rybicka Kajtocha Aneta. Jestem za. Satkiewicz Łukasz. I od razu jeden strona to drugi SMS. Bardzo bym prosił. Pomyliłaś się? Tak. Bardzo bym prosił panią Polańską o wyłączenie mikrofonu.
Pani Skoczek Jadwiga. Jestem za. Pan Stanek Szczepan. Jestem za. Pani Ślusarek Aleksandra. Jestem za. Tomala Tomasz, jestem za. Pani Trojańska Urbanik Edyta. Nie ma już pani Edyty chyba z nami. Pan Trzaska Bogusław. Jestem za. Pani Ida Piotr. Jestem za. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie absolutorium za 2022 rok dla Zarządu Powiatu Wileńskiego została podjęta przy 3 głosach wstrzymujących się, przy 1 głosie sprzeciwu. 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Serdecznie gratuluję panu staroście i zarządowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy udzielili absolutorium, jak również wotum zaufania wcześniej. Sądzę, że realizujemy plan, który został przyjęty w 2018 roku po wyborze tego zarządu. Oczywiście jestem wdzięczny za wszystkie konstruktywne i rzeczowe uwagi, propozycje. Myślę, że jako zarząd jesteśmy otwarci na rozmowy, nawet w trudnych tematach, bo jak wiadomo, takie również się zdarzają. I myślę, że wspólnie jako radni, którzy chcą, ażeby ten powiat się dalej rozwijał, żeby powiat mógł realizować jeszcze większe zadania, a rozwój powiatu i wzrost liczby ludności, jak również jego potencjału gospodarczego, no wymaga jednak patrzenia w przyszłość i myślę, że te działania, które zarząd podejmuje, właśnie ku temu zmierzają. Także jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję zarządowi, dziękuję pani skarbnik, bo tutaj jej bardzo duża praca w zakresie no, utrzymania czy trzymania w ryzach tych finansów powiatowych. Jak się okazuje, przynosi to skutki i myślę, że w przyszłości wszyscy jako mieszkańcy, nie tylko jako radni, ale jako mieszkańcy będziemy korzystać z tych owoców, które zostaną wypracowane w tej kadencji, a myślę, że też zostawimy coś do zrealizowania tym, którzy będą zarządzać powiatem w następnych kadencjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie starosto. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Takowych nie było, więc przystąpimy do punktu 17. Wnioski i oświadczenia radnych. Czy w tym punkcie bardzo proszę pan radny Bogusław Trzaska. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Ja wracam do sytuacji, do sprawy, którą poruszyłem na samym początku. Nie chciałem wtedy dyskutować, żeby nie przedłużać, bo w dalszym ciągu nie zgadzam się z odpowiedzią pana starosty, który twierdzi, że protokół może zmienić uchwały, które zarząd zatwierdził. No to jest jakiś bezsens. Myślę, że jeżeli mamy w punkcie sesji sprawozdanie zarządu z działalności pomiędzy sesjami, w tym z wykonania uchwał, to nie można to zamknąć tylko w tym, że udostępniamy po czasie z wielkim, z dużym opóźnieniem udostępniamy protokoły zarządu. Bardzo się cieszę, że te protokoły są. W tym wypadku tych protokołów nie było, więc uważam, że żadnym złamaniem tutaj jakichś tajemnic, bo nie wyobrażam sobie, będzie określenie, które uchwały były zatwierdzone, które nie, jakie sprawy były poruszone ważne w tym okresie. No przecież nie wierzę, że w przyjęciu protokołu ktoś powie, że no teraz ta uchwała będzie inaczej, bo ja się nie zgadzam czy coś. No jakieś to paranoja jest. Zarząd się zbiera i podejmuje uchwały i żaden protokół z tego zarządu nie zmieni tych uchwał. I mnie o to chodziło. Bardzo bym prosił, żeby to jakoś uściślić, ujednolicić, żebyśmy nie zostali tak jak dzisiaj bez wiedzy, z wiedzą z 15 maja, a dzisiaj mamy 21 czerwca. Nawet nie wiemy, ile posiedzeń zarządu w okresie międzysesyjnym się odbyło. Więc bardzo bym prosił, nie dzisiaj, nie teraz, bo to już nie ma to sensu, ale żeby jednak wziąć pod uwagę, żeby taka sytuacja więcej nie miała miejsca. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę pan starosta. Panie radny, tutaj nie chodzi o to, że zmieniają się uchwały, bo uchwały są przygotowywane wcześniej.
i co do tego nie ma wątpliwości, natomiast i tutaj żadnych zmian nie ma, natomiast chodzi o wypowiedzi bądź też pewne kwestie, które poruszają członkowie zarządu. I w tych kwestiach są dość często poprawki czy zmiany, ktoś zgłasza. Natomiast przytoczenie nawet dzisiaj tych dwóch protokołów z ostatnich posiedzeń zarządu, zresztą nawet dzisiaj rano było posiedzenie zarządu, to nawet protokołu nie ma, jest raczej trudne, bo te protokoły mają kilkanaście stron. Jeżeli ja bym wybiórczo uznał za najważniejsze sprawy i przedstawił jakieś kwestie, a ktoś później przeczytałby protokół i powiedział, a pan pominął to, albo zataił pan to, no i taka zabawa by się zaczęła. Ja mogę, Bogdan, powiedzieć jedno, że spróbujemy, żeby przed najbliższą sesją maksymalna ilość tych protokołów zeszła do radnych, ale nigdy to nie będzie stan taki, który będzie, że tak powiem, na czysto, no bo chociażby przykład dzisiejszego zarządu już uniemożliwia takie szybkie, że tak powiem, przesyłanie. Nie wiem, jak to zrobić, bo możemy na przykład z tych protokołów, które nie docierają, wybrać pewne kwestie najistotniejsze, no ale nie wiem, na ile to będzie jednych radnych satysfakcjonowało, na ile drugich. Zastanowimy się nad tym, jak to rozwiązać. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o sprawę protokołów informacji, to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to chyba ewenement w skali kraju, że radni dostają protokoły z posiedzeń zarządu, bo nie spotkałem się nawet z takim przypadkiem. Myślę, że to jest wielki, wielki plus tego, że wprowadziliśmy takie działania. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to jeszcze usprawnić. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Bogusław Trzaska. Jeszcze tylko w kwestii formalnej. No, formalnie punkt, który jest w programie sesji, nie został zrealizowany w tej części dotyczącej zarządu. I panie starosto, no przecież mnie nie chodzi, żeby w tym punkcie mówić, kto jak się wypowiadał na zarządzie, bo nigdy takich rzeczy nikt nie będzie opowiadał, tylko jest tam sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał. No przecież to nie jest jakieś trudne zadanie, skoro protokoły nie doszły, to można to, no nie wiem, w 5 minut zrobić, 10, 15, godzinę zrobić i przekazać nam ustnie na sesji. No bo faktem, to się nie zmieni dzisiaj, ten punkt nie został zrealizowany. Dlatego mówię, że zastanowimy się, jak to bardzo bym prosił, rozwiązać. To nie jest absolutnie żadna złośliwość z mojej strony, bo... Nie, ja tego tak nie traktuję. Wiesz o tym, że zawsze mówię, że to, że my dostajemy te protokoły, to jest bardzo dobrą rzeczą. Od początku tak mówiłem i dobrze, żebyśmy dalej dostawali te protokoły, ale skoro one dzisiaj nie dotarły, to można było trochę inaczej to zrobić. Dobrze, myślę, że... I tylko o to mi chodziło, także myślę, że dobrze się rozumiemy. Myślę, że pewno... Modyfikacje tutaj wprowadzimy w takim razie, gdzie będą przedstawiane przynajmniej najważniejsze uchwały, jakie zarząd w tym czasie podjął. No i tyle, bo sądzę, że później tak czy tak protokoły do radnych dotrą i będzie się można później pytać o te szczegóły, które tego dotyczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam obrady sesji Rady Powiatu Wieńskiego. Życzę państwu radnym dobrego tygodnia i zarazem dobrych wakacji, które się już zbliżają. Prosimy, wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękujemy. Zarząd na wizji. Dziękujemy. Bardzo proszę członków zarządu o pozostanie na łączach, bo musimy podjąć te uchwały wykonawcze, do widzenia, które dzisiaj na sesji miały. Recording stopped. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Wypoczywajcie. Zdrowi. Do widzenia.